Kontakt jako, powiedzmy, takiego społecznika w kilku sprawach z Urzędem Miasta był absolutnie fatalny. Wcześniej, też jasno trzeba powiedzieć, angażowałem się w poprzednie wybory samorządowe. Kandydował Krzysztof Wawer i ja rozlepiałem plakaty, rozwoziłem ulotki podczas tamtej kampanii wyborczej i od tamtych czasów no, bywałem na sesjach Rady Miejskiej, słuchałem nagrań, transmisji z sesji Rady Miejskiej. No po prostu przez ostatnią kadencję jako tako śledziłem nasz samorząd i wrażenia miałem i mam bardzo niedobre i stąd się wzięła ta kandydatura. Chciałem Państwu powiedzieć najogólniej, bo o konkretach może powie Pani Jaroszewska, ale najogólniej chciałem Państwu powiedzieć, co wydaje mi się po prostu szwankować w samorządzie i co widziałem przez te lata mijającej kadencji. No przede wszystkim bardzo dziwne są relacje burmistrza i Rady Miejskiej. To znaczy mam wrażenie, że pies powinien machać ogonem, a to ogon macha psem. Jest dosyć jasno powiedziane we wszystkich możliwych ustawach, że to Rada Miejska kolektywnie rządzi gminą. To Rada Miejska, w jej gestii są zawsze ostateczne decyzje. Natomiast moje doświadczenie wskazywało bardzo jasno, że funkcja takiego kolektywnego namysłu w Radzie Miejskiej no jest kompletnie niespełniona. Mamy, możemy potem przejść do papierów, ale no takie konkretne przykłady, w których te relacje między władzą wykonawczą a tą władzą uchwałodawczą no były kompletnie postawione na głowie. Stan debaty w Radzie Miejskiej, no cóż, znów ja sobie nadrukowałem trochę protokołów z posiedzeń, można by cytować, nagrania są na szczęście w dzisiejszych czasach w internecie. No stan debaty w Radzie Miejskiej jest bardzo, bardzo zły. Ten organ po prostu nie działa. W znacznej mierze mam wrażenie, że zwyczajnie wykonuje polecenia burmistrza. Prosimy, jest parę miejsc z przodu. Bardzo często zdarzało mi się mieć takie doświadczenie, że radni nie wiedzieli, w jakiej sprawie tak naprawdę decydowali, nie potrafili uzasadnić swoich decyzji w przypadku różnych ważnych głosowań, bo po prostu głosowali no, z automatu, tak jak przyszło polecenie z Urzędu Miasta. Nieszanowane są wspólnoty wiejskie, sołectwa, wsie i tutaj dużo można by mówić potem o sprawie mienia wiejskiego, to znaczy świetlice, takie jak ta, budynki szkół powinny być zgodnie z prawem po prostu w gestii wspólnoty wiejskiej i tak naprawdę Państwo zarządzacie tym budynkiem i wszystko, co tu się dzieje, musi się dziać za Państwa zgodą. Będziemy mówić o konkretnych przykładach w innych wsiach, gdzie znów ta sprawa stoi kompletnie na głowie i przyłapaliśmy Pana Burmistrza na komentarzach wskazujących jasno, że on interes gminy przeciwstawia interesowi Parchatki, Okala, Zbędowic, wszystko jedno. To znaczy, że mamy taką zupełnie paradoksalną sytuację, w której gmina grabi do siebie, zabierając społecznością, sołectwom, społecznością wiejskim. No, oczywiście zupełnie nie o to chodzi w samorządzie terytorialnym. Dużo można by mówić, i nie będę teraz zanudzał konkretami, o niskiej partycypacji mieszkańców. To znaczy znów przypadek na przykład procedowania planu przestrzennego. Ustawa daje bardzo szerokie możliwości partycypacji mieszkańców, natomiast Urząd Miasta no, wypełnia tylko niezbędne minimum, nie dostrzegając, że ustawa nie narzuca żadnych, że tak powiem, żadnego górnego limitu tego, jak szeroko partycypujemy w formułowaniu lokalnego prawa, to znaczy odbębnia się i to po łebkach, i to z zastrzeżeniami, to, co formalnie niezbędne, ale nie dba się o to, żeby po prostu realizowany był głos ludzi z poszczególnych wsi, miejscowości, a ustawa naprawdę daje pełną możliwości do tego, żebyśmy wszyscy kolektywnie partycypowali. Burmistrz jest wykonawcą tylko i wyłącznie woli całej społeczności. Dużo można by mówić o przykładach braku planowania, no i na pewno znają Państwo przykłady przede wszystkim inwestycji drogowych, które nagle pojawiają się to tu, to tam. Oczywiście powinniśmy takie rzeczy planować do przodu, żeby wykluczyć taką możliwość, że za 5.12 tuż przed wyborami pojawiają się jakieś prezenty, to tu, to tam i nie może być nawet cienia podejrzenia,
że zależy to od kontaktów, od dojść do władzy wykonawczej. No jest to znów wszystko postawione na głowie. Tak samo brak jasnego rozgraniczenia między interesem mieszkańców, a po prostu spekulacją. Mówię tu oczywiście znów o planowaniu przestrzennym. Myślę, że w toku dyskusji pomówimy o konkretnych przypadkach. No i jest oczywiście cała masa prostych, technicznych problemów, o których była mowa w kampanii wyborczej 5 lat temu. Ja rozwoziłem ulotki 5 lat temu i była mowa o tych samych problemach, które mamy po 5,5, po prawie 6 latach. Prostych, technicznych rzeczy nie udało się załatwić. Koniec końców, ja startuję w tych wyborach po to, żeby za 5 lat, kiedy będą kolejne wybory, mój plakat wyborczy mógł wisieć na jednym płocie obok plakatu mojego konkurenta i żebyśmy mogli po prostu w innej atmosferze funkcjonować w tym samorządzie. No, nie może być atmosfery wojny, zastraszenia, takiego totalnego konfliktu, zacietrzewienia, więc chciałbym, żebyśmy za 5 lat mieli zupełnie inne wybory. Wybory, w których ja absolutnie nie odmówię żadnemu mojemu konkurentowi debaty, i w których będzie można się różnić po prostu na nieco innych warunkach, niż ma to miejsce w tej chwili. Wreszcie chodzi o to, oczywiście mam w tym interes prywatny jak najbardziej. Chciałbym bardzo, żeby mój dzieciak chciał mieszkać w Kazimierzu i musimy się starać przede wszystkim o to, żeby były warunki dla mieszkańców, bo koniec końców tylko o to się rozchodzi. Pomówimy o szczegółach może w tej części bardziej, powiedzmy, dialogowej. Dziękuję na razie panu Aleksandrowi. Proszę tutaj naszą kandydatkę z listy Aleksandra do Rady. Jak pani z kolei widzi swoje funkcjonowanie w tej Radzie? Co chciałaby pani dla społeczności lokalnej zrobić? Proszę bardzo, niech kilka słów pani o sobie powie. Na początku chciałam państwu serdecznie podziękować. Powiem szczerze, że jest mi niezmiernie miło, że w tak licznym gronie się spotkaliśmy i tak naprawdę moim największym marzeniem, niezależnie od tego, czy wygram ja, czy wygra koleżanka Justyna, czy wygra ktokolwiek inny, jest to, żebyśmy się zmobilizowali. Żebyśmy na zebraniach sołeckich spotykali się właśnie w takim gronie. Żebyśmy podejmowali wspólnie decyzje, żeby nie było sytuacji takiej, że są dwie, trzy, cztery osoby i decydują o nas, a później część osób ma w związku z tym jakieś pretensje, są pewnie jakieś niedomówienia. Naprawdę życzę sobie tego bardzo i chyba zarzucę sobie, że tak powiem, na plecy taki obowiązek, że przed każdym zebraniem sołeckim zrobię kursik, tak, i będę państwu przypominać, że takie zebranie jest i że to są sprawy bardzo ważne i żebyśmy w nich uczestniczyli. Niezależnie od tego, czy mi się uda, czy mi się nie uda, trzymam kciuki za zmianę. I bardzo państwa proszę, żeby rzeczywiście ta aktywność z państwa strony była, bo tak naprawdę to w państwu jest siła, tak? To państwo decydujecie o tym, jak będzie wyglądała tutaj nasza społeczność, co się będzie tutaj u nas działo, czy to będą małe sprawy, czy to będą poważne sprawy, ale to tak naprawdę jest w interesie nas wszystkich. Krótko powiem o sobie, bo może nie wszyscy mnie znają. Nazywam się Małgorzata Jaroszewska. W tym roku skończę 42 lata. 5 lat temu sprowadziłam się z Lublina razem z mężem i wtedy jeszcze dwójką dzieci. Obecnie jestem mamą już trójki chłopców. Moi chłopcy chodzą do przedszkola kazimierskiego, do szkoły kazimierskiej. Wszyscy korzystamy z kazimierskiej służby zdrowia. I tak naprawdę, kiedy się tutaj sprowadzałam, troszeczkę sobie inaczej wyobrażałam takie mniejsze społeczności. Wydawało mi się, że te relacje, że taka troska o wspólne dobro jest rzeczywiście w interesie każdego z nas, tak? Okazało się, że tak nie do końca to wygląda, że tak naprawdę te relacje są różne. Już nie będę mówiła, z jakimi relacjami ja się spotkałam, ale okazało się, że jest rzeczywiście duża relacyjność na różnych poziomach. Że społeczeństwo niekoniecznie jest chętne, żeby się udzielać, żeby mówić o swoich problemach, że to, co tam się nie podoba, to już się do tego po prostu przyzwyczailiśmy i nawet nie próbujemy tego zmienić, tak? I kiedy się pojawił pomysł i propozycja, na początku nie wyszła ona ode mnie, nie będę ukrywać, żebym zgłosiła się na kandydatkę do radnej. Bardzo długo się nad tym zastanawiałam, czy podołam, czy będę miała siłę,
i czy będę miała taką odwagę, żeby po prostu walczyć w Państwa imieniu, tak naprawdę o to, co się tutaj dzieje. Przemyślałam to sobie i stwierdziłam, że no muszę spróbować, tak? Tym bardziej, że wiele z osób mnie naprawdę szczerze do tego namawiało. Więc tak jak nie chcę zawieść moich dzieci, które tu mieszkają, tą decyzją, żeśmy się tu przeprowadzili, tak nie będę chciała zawieść i Państwa. Jeżeli chodzi ogólnie o, jakby o mój pomysł i moje priorytety, to najważniejszymi priorytetami, jakim w tym momencie są dla mnie, to jest oczywiście edukacja, bo mam dzieci w wieku szkolnym. Służba, znaczy jeżeli chodzi o służbę zdrowia, no to tutaj wszyscy wiemy, z jakimi borykamy się problemami, tak? Czy da się to zmienić? Czy można to ulepszyć? Jeszcze nie jestem w stanie tego, na to pytanie Państwu odpowiedzieć, tak? Tak naprawdę podejrzewam, że na wiele pytań nie będę w stanie odpowiedzieć, bo nie na wszystkie jeszcze miałam okazję zagłębić się w tym temacie, tak? I rzeczywiście zastanowić się, poszukać rozwiązań, poszukać odpowiedzi. Na pewno chciałabym z Państwem dyskutować, chciałabym, zanim podejmę jakąkolwiek decyzję, przynajmniej z Państwem o tym porozmawiać, tak? Popatrzeć, zastanowić się, czy rzeczywiście to jest dla nas dobre, czy nie, i dopiero wtedy ostatecznie podjąć decyzję. Kiedy pierwszy raz spotkałam się z panem Adamskim i zaczęliśmy rozmawiać o naszym komitecie, to padło takie stwierdzenie, że wszyscy jesteśmy odrębną jednostką. Nie ze wszystkim musimy się zgadzać. Możemy mieć odrębne zdanie na różne tematy, tak? I na pewno dojdzie do takiej sytuacji, że nie będziemy się zgadzać w pewnych kwestiach, że nie zawsze jednogłośnie, że tak powiem, podniesiemy rękę. I chciałabym Państwu to jakby podkreślić, że żeby Państwo nie czuli, że będę, nie wiem, czuła jakąś presję na sobie, tak? Czyjkolwiek strony i po prostu ślepo podnosiła rękę tylko i wyłącznie dlatego, że tak powiem, ktoś sobie zażyczył, tak? Tak na pewno nie będzie. Cóż mogę powiedzieć jeszcze więcej o sobie? Gdzie pracuję? A, no gdzie pracuję, dobrze. Więc tak. Od 2009 roku tak naprawdę pracuję w branży finansowej. W Lublinie zajmowałam stanowiska kierownicze. Później jak się pojawiły dzieciaczki, zdecydowałam się na pracę zdalną. Założyłam działalność gospodarczą, byłam doradcą finansowym. Pomagałam w pisaniu projektów unijnych, na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Od półtorej roku jestem doradcą finansowym w jednym z większych banków w Opolu Lubelskim. Tam doradzam tak naprawdę przede wszystkim rolnikom, więc jakby ktoś miał jakieś sprawy, to zapraszam. Współpracuję przede wszystkim z rolnikami, ale również z firmami, tak? Rolników nie ma. Przyjeżdżają też do nas, tak? Więc tak naprawdę znam, że tak powiem, okolice bardzo dobrze. Bardzo dużo jeżdżę na inspekcje do rolników, rozmawiam o ich problemach, podsuwam pewne pomysły, rozwiązania, no i chyba tyle, tak? Działalność społeczna? Jeżeli chodzi o działalność społeczną, no to jestem członkinią Stowarzyszenia Dzieci Nasza Przyszłość. Choć tutaj tak naprawdę największą pracę wykonują pracownicy przedszkola. To oni tak naprawdę poszukują funduszy i muszę powiedzieć, że pomysł wyszedł od pani dyrektor, świetny pomysł, świetna inicjatywa, dzięki temu tak naprawdę przedszkole zyskało bardzo dużo środków. Dzieci mają dostęp do bezpłatnych zajęć, są organizowane różnego rodzaju festyny, cała modernizacja placu zabaw, to tak naprawdę jest zasługa tego stowarzyszenia. Jeżeli ma możliwość udzielania się wszelkiego rodzaju pomocy, czy przy festynach, czy różnego rodzaju akcji, to biorę w tym czynny udział. Ostatni był udział jako członka Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrówce. To był występ, znaczy to była sprzedaż produktów, tak, na
Madzia, możesz mi przypomnieć, to był festiwal wina, tak? Na festiwalu wina, tak? Więc no, staram się jakby nawiązywać kontakt z tymi mieszkańcami. Nawet powiem Państwu, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, część może pamięta, ale kiedy był spis powszechny, to zgłosiłam się na rachmistrza, tak. I to wcale nie było, że tak powiem, spowodowane chęcią dodatkowego zarobku, tylko chęcią poznania okolicy i mieszkańców, tak? Później się problem pojawił inny, bo pokazał się, że to urządzenie, które było z internetem, nie wszędzie działa. Ale tak. Budki były, tak. Były, ale to były groszowe sprawy, ale tak naprawdę stąd był pomysł, żeby rzeczywiście mieć, że tak powiem, pretekst, żeby wkroczyć do Państwa domu, wkroczyć do Państwa życia i zobaczyć, że tak powiem, zrobić rozeznanie i poznać Państwa, tak? Więc taki miałam pomysł. No i teraz, że tak powiem, po raz kolejny próbuję wejść do Państwa domów i poznać Państwa problemy i Państwa. A co można było? Słucham, mąż? Znaczy tak, gdyby mąż nie był, mnie nie wspierał, to pewnie by mnie tu nie było, tylko teraz bym siedziała z dziećmi i odbywałabym kolację. Z najstarszym pewnie bym odrobiła matematykę, więc mąż teraz robi kolację i no nie wiem, czy robi matematykę, ale na pewno robi im kolację, tak? No pewnie z matematyką czekają na mnie. Ale no mąż jest oczywiście moim ogromnym wsparciem. Powiem szczerze, że mąż też próbuje coś robić, tak? Obecnie trenuje dzieci. Ruszyliśmy w tym roku, bardzo zmobilizował, też nie wiem, powiem szczerze, czasami skąd on ma to siłę, bo codziennie dojeżdża do Lublina, do pracy i z powrotem, a dwa razy w tygodniu trenuje dzieci w kazimierskiej szkole. Dzięki tak naprawdę jego inicjatywie po części powstały dwie grupy maluszków, zapraszam serdecznie przy okazji, na treningi. Treningi są za darmo, organizowane są w szkole w Kazimierzu również i w szkole w Bohotnicy. I odkąd tak naprawdę zaczęliśmy jeździć po tych szkołach, tak naprawdę odkrył się przed nami ogromny problem, który jest w tej gminie. Mianowicie dla dzieci tak naprawdę nie ma nic. Większość z nas, jeśli ma dzieci, no to dowozi te dzieci po innych wszystkich lokalnych miejscach, tak? Czyli do Puław, do Pola, do Wilkowa nawet jeżdżą dzieci, tak? Jest to spowodowane, nie wiem, czym jest to do końca spowodowane, czy brakiem chęci, czy brakiem miejsca, tak? Bo okazało się, że tak naprawdę nasza gmina nie dysponuje nawet porządną salą gimnastyczną. Jedyna sala gimnastyczna, która jest pełnowymiarowa, to jest sala gimnastyczna w Bohotnicy, której stan jest taki, że jeżeli pada deszcz, to ja i inne mamy, bo zazwyczaj też tatusiowie też, po prostu latamy z mopami i wycieramy. Tak? Dach przecieka, ponoć był remontowany, też jeszcze do końca nie wiem, jak tam wygląda kwestia techniczna, no ale trochę słabo to wygląda. Tak? Szkoła, jaka jest w Kazimierzu, to wiemy, nie będę tutaj szukać winnego. Ktoś wpadł na taki pomysł, żeby taką szkołę wybudować, z takim boiskiem, niedużym, ale tak naprawdę potencjał tej szkoły też nie jest wykorzystywany, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, tak? Nie ma lekcji, no nie wiem, zastanawiałam się na przykład, pierwsza moja myśl, jak się tu sprowadziłam, to myślałam, muszę dzieci nauczyć pływać, no blisko wysła, tak? Może coś się będzie działo. Pomyślałam, byłam przekonana nawet, że w szkole w Kazimierzu takie zajęcia są. Znaczy, ja wiedziałam, że nie ma basenu, ale że dzieci jeżdżą do Puław na przykład raz w tygodniu na takie zajęcia pływania, tak? No, okazało się, że nie ma, chociaż były kiedyś, tak? No szkoda. Myślę, że można byłoby wrócić do tematu, żeby rzeczywiście takie zajęcia się pojawiły, tak? No, powiem tak, nie wiem, być może, myślę, że nie wiem, kto ostatnio, że tak powiem, próbował w tym temacie cokolwiek robić i pytać, ale no fajnie by było, tak? Kiedy rozmawiam z Państwem, czy miałam okazję rozmawiać z Państwem, część osób mi również mówiło o tym, że no tak naprawdę jesteśmy sobie tutaj tak na uboczu, mamy taki trochę swój okalsko-mięśmiecki spokój, ale tak, mamy problemy z komunikacją, jeżeli chodzi o jakiekolwiek możliwości wyjazdu stąd, nie używając samochodu swojego prywatnego, tak? Myślę, że też można byłoby zastanowić się, pomyśleć, poszukać,
jakiegoś pomysłu na to, żeby rzeczywiście każdy z nas nie czuł się więźniem swojego domu i zależnym od nie wiem, sąsiada, ale miał możliwość jakiejś, jakiegoś, nie wiem, transportu do centrum, tak? Jeżeli chodzi o inne moje pomysły i inne moje jakieś spostrzeżenia, podejrzewam, że padnie pytanie. Jeżeli chodzi o budowę dróg i infrastruktury, ja powiem jedno, ja nigdy nie byłam, nie będę i nie jestem przeciwniczką budowania dróg. Kiedy jeżdżę na inspekcję w pole, czy na Powiśle, czy na Opole, to proszę mi uwierzyć, drogi są doskonałe. Naprawdę. Ludzie mają po prostu takie drogi dojazdowe na pole, o jakich my tutaj też możemy sobie pomarzyć. A do miejscowości? A do miejscowości? Słucham? A do miejscowości, takiej jak Mięczmierz na przykład? No, to tym bardziej, tak? Więc ja mówię o takich, że tak rzeczy, że mi się wydaje, że ugrzęznę gdzieś tam, a przecież jest piękny, równy asfalt. A ja nigdy nie będę i nigdy nie byłam, bo uważam, że każdy z nas tak naprawdę, niezależnie od tego, gdzie mieszka, zasługuje na tą drogę. Tylko jest oczywiście kwestia, znaczy tak, tam gdzie ja jeżdżę, to drogi do pól nie wyglądają lepiej niż drogi do domów, tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, że te główne drogi są i tak w świetnym stanie, tak? I oni sobie mogą pozwolić na te drogi dojazdowe i inne też, żeby wyglądały tak, jak wyglądają, tak? Chciałabym, żebyśmy tutaj też ustalali jakieś priorytety. Jeżeli coś robimy, to żeby to było rzeczywiście dla dobra większości, tak, osób. Nie wiem, wodociąg jest potrzebny. No oczywiście, tutaj też jakby w tej kwestii, znaczy tak, kwestia wodociągu wygląda, chyba te osoby, które się gdzieś tam w temacie ujawniły, to wiemy, że my tak naprawdę możemy sobie teraz zastanawiać się, czy chcemy wodociąg, czy nie. A tak naprawdę wszystko zależy od tego ujęcia, bo wiemy doskonale, że pod Kazimierz nie jest, możemy się dołączyć i się nie dołączymy, więc musimy poczekać tak naprawdę na modernizację ujęcia. Na modernizację ujęcia. Czy to wyjdzie? W 20 miał być budowany, już nie jest budowany. Ale wtedy nie wiem, ja w 20 nie jestem tak w stanie powiedzieć, czy w 20 był pomysł, żebyśmy się podpięli. Był. Ale pod które, nie, pod które ujęcie? Była mowa o ujęciu na Węgierce. To było główne ujęcie całej misji wodociągowej. Dąbrówka to jest świeży, że tak powiem, pomysł. Świeży pomysł. Poza tym tam kwestii prawnej też nie można, nie można było tego ruszać. Z tego co ja. Ale ujęcie na Dąbrówce czy na Polewiance? Na Polewiance. Na Polewiance. Na Polewiance. Znaczy się tutaj w zasadzie, przepraszam, że się wtrącę w tym momencie jako fatalny, żeby przybliżyć temat. O tym temacie Cholerianki, o temacie uruchomienia tego ujęcia wody w Choleriance była mowa w zasadzie przez całą naszą kadencję. Ten temat troszeczkę ruszył pod koniec tej kadencji, troszkę coś tam pan burmistrz mówił, że w tej kwestii się zadzieje, bo w zasadzie cały czas jest kwestia tego, że żeby zaopatrzyć tą stronę gminy w wodę, to trzeba uruchomić to dodatkowe ujęcie. No i tyle, to co mogę uzupełnić w tej kwestii. No na pewno to ujęcie trzeba uruchomić, bo ono jest potrzebne dla całej gminy, nie tylko dla Okala Męćmierza. Nie tylko dla Okala Męćmierza, ono jest potrzebne dla całej gminy. Bo to ujęcie, które jest na Węgiercu, no ono ma swoje wady. Mieszkańcy narzekają na jakość wody z tego ujęcia. Ciśnienia nie ma, przede wszystkim nie ma ciśnienia i co z tego, że jest rurki poprowadzone, tak, jak woda po prostu nie cieknie. Jeziorszczyzna, okolica, żalą się ludzie, bo się otwiera kran i okazuje się, że tam ledwie co cieknie, więc co nam z wodociągu, który będzie sucho? No bo tutaj, słuchajcie, tutaj też mamy, trzeba się liczyć z taką sytuacją, że mamy ujęcie wody na górach i teraz tak, żeby tą wodę, żeby ta woda dopłynęła z powrotem do Okala, to mamy mniej więcej tak, z góry, na dół i do góry. Po drodze, jak idzie z góry, tutaj jest były pracownik,
tak, już tak. Chyba nie pracujesz, tak, ale emeryt wodociągów, to jest tak, trzeba zredukować ciśnienie po drodze, żeby na dole nie porozsadzało rur. A teraz, żeby dopłynęła ta woda z powrotem do góry, to ona, to ciśnienie musi być podbite. Dlatego na Słonecznej już praktycznie tutaj w Kołocheniach tego ciśnienia nie ma, a tu jeszcze mamy do Okala, żeby je podbić. Na samej Zamkowej w Kazierzu jest ciśnienie takie, że jak czasami się otworzy kran, to ledwie coś, ludzie nie mogą się wykąpać, także co gdzie do Okala dołączą. Tak to wygląda. Więc krótko mówiąc, niewątpliwie inwestycje w infrastrukturę wodociągową w tej gminie są potrzebne i to nie tylko dla Okala, generalnie są potrzebne dla całego miasta, bo w momencie, kiedy jest najazd turystów, kiedy jest duży rozbiór wody, ciśnienia brakuje. To ujęcie wody, które jest w Kazimierzu na górach, ono już jest, że tak powiem, na ukończeniu, tam jakieś pogłębianie ostatnio było, jeszcze tam coś można wyciągnąć z tego, no ale wiadomo, że to... No już jak straż weźmie, straż musi wziąć, straż musi wziąć, to jest priorytet. No, chyba nie wyobrażamy sobie sytuacji, że straż nie weźmie wody, jak jedzie do akcji. Proszę. Czyli myślę, że chyba tyle, i tak dużo powiedziałam sobie. To chyba się Ponieważ teraz przechodzimy do tej części, gdzie Państwo będą mogli zadawać pytania, ale żeby nam tak się swobodniej i spokojniej dalej rozmawiało, to tutaj przygotowaliśmy taki skromny poczęstunek ze swojskich produktów, takich właśnie regionalnych, własnych, żebyśmy sobie w takiej miłej atmosferze tutaj siedzieli, rozmawiali i wymieniali poglądy. Ale może podobnie pan Adamski się zachowa, prawda, i opowie o sobie. Ależ naturalnie, tylko cała biografia, stanę może, cała biografia jest do Państwa dyspozycji w ulotkach, w stronach internetowych. No nie chcę zanudzać, może jakieś pytanie na zachętę. No właśnie, to tak podobne. Co żona na to? No dobrze, żona bez entuzjazmu. Żona bez entuzjazmu, ale powiedzmy, że jest zgoda warunkowa. No i tyle, no trzeba się cieszyć z tego, co jest. No nie jest to moje. No też nie wiem, gdzie zacząć. No ja mam otwarty przewód doktorski, no i zapewne jakoś jesienią tego roku będę już doktorem. A czego? Doktorat mam z filozofii, znaczy znów przepraszam, żeby było jasne, doktorat jest złożony w ministerstwie, ale nie jest jeszcze obroniony, więc absolutnie nie ma się czym chwalić, no otóż to. A poza tym, no to ja studiowałem wcześniej różne rzeczy w różnych miejscach, no nie wiem, studiowałem najpierw w Warszawie lingwistykę stosowaną, nie skończyłem lingwistyki, potem studiowałem filozofię w Warszawie, w Paryżu, w Rzymie, doktorat robiłem w Australii, w Melbourne, więc zaliczyłem trochę różnych szkół. Ja też do szkoły średniej chodziłem za granicą i dlatego niestety nie było mnie w Kazimierzu przez parę lat takich młodocianych. No ale tak czy owak, teraz to już nie lubię wyjeżdżać za granicę i tak naprawdę najchętniej to bym siedział tutaj i nigdzie się nie ruszał, z czego żona też nie jest zadowolona swoją drogą, no ale co zrobić. Trzeba się jeszcze uczyć. No i... Daj pomóc, jakby nie było, tak to z grubsza wygląda. No zdecydowanie myślę, że to, co łączy całą listę, to jest naprawdę radykalny, lokalny patriotyzm i wszystko jedno. Są na liście wyborczej osoby z rodzin prehistorycznie wręcz kazimierskich. Są osoby, które przyjechały kilka lat temu. Ja jestem w trzecim pokoleniu tych Kazimierzów, więc też jestem w zasadzie nowy. No bo trzy pokolenia to nie jest za dużo. Ale nie pan o polach miejskich, mógłby pan coś powiedzieć. Jasne, no. Dużo pytań jest. No niech pan jakoś zagai. A no właśnie, no pan.
chodzi nam o te pola miejskie. Mieszka pan tu blisko. Tak. Jak pan widzi zagospodarowanie tych pól, czy ktoś z tych miejscowych kandydatów, czy miejscowych tych ludzi będzie mógł w końcu odrolnić i pobudować dom swoim dzieciom? Tak, no więc już panu mówię, jest podstawowe, jest do spełnienia, są moim zdaniem dwa warunki. To znaczy jakie? Już panu mówię. Po pierwsze, musimy pokazać jako gmina, że potrafimy robić planowanie przestrzenne, czego do tej pory nie pokazaliśmy, i planowanie przestrzenne w Kazimierzu jest, co tu dużo mówić, jest absolutnie katastrofalne i nie wiem nawet odkąd zacząć. Nie możemy... Gdyby pan na przykład wygrał wybory, to tak. Ile lat my będziemy czekać na przykład wykonanie działu? To jest bardzo dużo oczywiście. Tak, no więc właśnie, więc... Proszę się częstować tutaj pułeczkami. Wie pan co, no to zależy. Rzeczywiście są działki bardzo nieliczne, w których rzeczywiście wydaje mi się, że nie powinno być zabudowy i bardzo szybko, dużo lepiej, dużo szybciej mielibyśmy ten cholerny plan przestrzenny, gdzie ludzie czekali po 20 lat przecież. 20 lat, ja czekałem 20 lat. Oczywiście, tak, więc powiem panu... Powiem panu jeszcze prostszą historię. No. Ja przeciwko pana, ja mam działkę 1891. Może pan sobie tam zerknąć na mapę. Kupiliśmy ją w 37 roku. Ojciec. Ojciec nie mógł pobudować. Jasne. Ja też nie mogłem pobudować. Tak. Moja córka też nie może pobudować. Tak. Mój wnuczek może pobuduje. A wie pan co? No. Od 37 roku jesteśmy właścicielami. Uprawiamy to. A moja sąsiadka nabyła to 5 lat temu, może teraz 7, może być tego. Ona tak, miała tą czerwicę. I w tym planie, co teraz został oddany, jej powiększono działkę. Jej powiększono działkę o większą powierzchnię. A ja po sąsiedzku nie dostaję. Co to jest? Vis-a-vis pana, plebanka. Jak pan od siebie by tam wyszedł na dach, to będzie pan widział mój, na samym kopcu. Na kopcu, tam na kopcu. No, na kopcu. No więc powiem panu, jaka jest moja robocza hipoteza, bo wszyscy się głowimy. Kurczę, dlaczego to tak nie zrobił na moim miejscu? Tak, no więc nie posła. Znaczy przede wszystkim to najważniejsze jest to, że państwo od lat 30. tego nie sprzedali i tego trzeba się trzymać i to już jest najlepsze. Dalej trzymać? Ja bym trzymał po prostu do prawnoków i prawnoków najgorzej to sprzedać. Na co my będziemy czekać? Jak moje dzieci wszystkie wyjadą, teraz no, druga rzecz. No, ale, no. Większość ludzi w lokalu ma działki, tak, gdzie jest szósta, piąta klasa. Stare lokale, większość jest nieużytku. Jasne. I dlaczego ci nasi miejscowi ludzie nie dostają działki? Bardzo dobre pytanie. Czy jest pan ciekaw mojej odpowiedzi? Tak. Dobra, odpowiadam. Czy pan by to zmienił? O to chodzi. Odpowiem panu, co wydaje mi się, że jest u sedna problemu. Znów oczywiście pełnej wiedzy nie mamy, bo komisja rewizyjna powołana w sprawie wyjaśniania tego bałaganu, mówiąc oględnie, w planowaniu przestrzennym, nie publikuje raportu. Pan burmistrz trzyma ten raport w szufladzie i nie chce go opublikować. Komisja rewizyjna, która miała odpowiedzieć na te pytania, została okrojona, zakres jej prac został ograniczony. Raportu z tej kontroli nie ma, jest w szufladzie. Krótkie tylko pytanie. Proszę. Jak pan wygra te wybory, tak, a ja złożę wniosek, tak, będziecie robili plan. Ile ja będę czekał na działkę, żeby przetargować? 8 miesięcy. Oddam panu słowo za moment. Niech pan mi pozwoli odpowiedzieć. Tak. Proszę pana, na chłopski rozum. Tak. Cały ten, co przepraszam panie. Na jedną czekałem 20 lat. A teraz na następną ile będę czekał? Za przeproszeniem, pierdolnik w planowaniu przestrzennym wziął się stąd, proszę pana, albo oni, czyli władza, nie umieli rozgraniczyć między lokalnymi rodzinami, które chcą się, no i co wiźnie, pobudować, a cynicznymi spekulantami, którzy skupują ziemię, żeby ją przekształcić, drożej sprzedać i po prostu mieć ładny zarobek. Więc albo nie umieli rozdzielić jednych od drugich, ludzi, którym się należy jak psu Buda przekształcenie, a ludziom, którzy chcą nas po prostu wydoić i zrobić w trąbę, albo nie umieli tego rozgraniczyć, albo nie chcieli tego rozgraniczyć i właśnie ten bałagan i mącenie jednego z drugim im pasowało właśnie po to, żeby przeszły przekształcenia absolutnie karygodne. Pan doskonale wie, takie przykłady każdy z nas mógłby mnożyć, kiedy znamy działki,
na wsi, bliżej miasta, całymi latami dzieci, wnuki być może też nie mogą się budować, działka jest sprzedana i proszę. Przy ulicy Cmentarnej nawet pan Barczętewicz i tak można by mnożyć przykłady. I dlaczego to się dzieje, proszę pana? Albo są głupi i nie potrafią, albo ten bałagan jest celowy. Ja nie chcę rozstrzygać, czy to było jedno, czy drugie. Ale nie odpowiedział pan, proszę powiedzieć, jak pan odczekał. Pomysłem jest wykonywanie ustawy naprawdę starannie. To jest ciągłe blokowanie planu. A dlaczego blokowanie? Mogę zapytać. Jedną tak. Jak kadencji nie będzie. Ale powiedz, gdzie masz działkę. Proszę? No to ważne jest lokalizacja. Powiedz, gdzie masz działkę. No ale działka ma. O której mówisz? O tej plebance czy tutaj? Ale mówisz o plebance czy tutaj? No i tu spełnia warunki, i tam spełnia warunki. Czyli tu na lokalu. Tak. Na skarpie. A ja mam psychiatrację, też bym chciała odrobić. No właśnie. I nie mogę. Tak, no to... Ale mam zapewnienie, że jeżeli to sprzedam, to ta osoba dopisuje się tam. Ja nie mam, nie mogę. Możliwe, Ewa. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Wszystko jest możliwe. Mogę zapewnić. Wyleczę kontroluję. Urzędzie się już, nie słuchasz mi. Szanowni Państwo, pozwolę sobie troszkę uspokoić tę dyskusję, tak jak będziemy mówili wszyscy na raz, to nic z tego nie wyniknie. Pan zadał pytanie, Aleksander odpowiedział, Niech mnie Pan wywoła potem. Bo tak, to jeszcze ewentualnie do tego wrócimy. Tutaj chciał były przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Ryszard Repczyński, zabrać głos. Proszę bardzo, żeby kilka słów pan Ryszard powiedział. I umówmy się tak, ktoś, kto chce zabrać głos, rączka do góry, żebyśmy się nie przekrzykiwali, bo jak się będziemy przekrzykiwali, naprawdę do niczego nie dojdziemy. Proszę panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem Wam pogratulować, że jest Was aż tyle. Prawie jak aż tyle osób, bo powiem, że ostatnio byliśmy jako radni na spotkaniu z mieszkańcami Kazimierza, gdzie z nami było, nie wiem, 20 chyba dwie osoby, czy trzy może. Gdzie zadałem pytanie, dlaczego w Kazimierzu, gdzie jest ponad 2000 mieszkańców, przychodzi tak mało ludzi. Wiecie, jakie Państwo, jaką odpowiedź otrzymałem? Albo się nie chcą narazić, to jest jedno, a po drugie, wiedzą, że od nich i tak jest niezależny. Taką samą sytuację mieliśmy swego czasu w Parchatce. Powiem, ja jestem sołtysem, byłem sołtysem przez dwie kadencje, jestem radnym z Parchatki. Też była podobna sytuacja, z tym, że o co chodzi? O to, żebyście Państwo mieli przekonanie, że coś od Was zależy. Coś od Was zależy. I stąd też funkcja sołtysa, radnej, to są bardzo istotne osoby, bym powiedział, bardzo ważne, które narzucają, są jakby takimi liderami danej społeczności. I to, co Pani tutaj mówiła, że Pani będzie chodziła od domu do domu, to jest niesłychanie cenne, przynajmniej na początku kadencji. Ja do czego zachęcam? Do tego, że jeśli ma się zebrania, żeby te tematy tych zebrań były takie konkretne. Mało tego, żeby z tych zebrań były sporządzane uchwały. Uchwały, które powinny być przedstawiane w Radzie Gminy. I tutaj powiem w ten sposób, że to, co mnie boli bardzo, że my jako radni nie potrafimy uszanować prawa mieszkańców przede wszystkim. Na przykładzie Parchatki mamy dwie uchwały zebrania miejskiego, które Rada do tej pory nie rozpatrzyła. Tylko dlatego, ponieważ upominamy się o wymówienie pomieszczenia dla firmy Orange. Budynek, zresztą tak samo jak i ten, bo na pewno to mieszkańcy tutaj budowali, jest własnością wspólnoty wiejskiej. I zgodnie z decyzją wojewody, która przekazywała ten budynek w zarząd gminy, prawa mieszkańców w 100% jestem przekonany, że jeśli chodzi o ten budynek, również są zachowane. I do czego to doprowadza? Ano do tego, że urząd, burmistrz,
ani też Rada nie ma prawa naruszyć praw nabytych, bo o nich tutaj jest mowa, to zebranie wiejskie decyduje o przeznaczeniu tego obiektu. Tak jak w Pakracu. Myśmy chcieli wymówić jedno pomieszczenie, żeby urządzić tam siłownię. No do tej pory uchwała w ogóle nie jest rozpatrywana. Już nie mówię, żeby ona była czy pozytywnie, czy negatywnie. Obojętnie jakby nie była rozpatrzona, na pewno byłaby rozpatrzona z korzyścią dla mieszkańców, bo gdyby była negatywna, wnosimy odwołanie do wojewody i na pewno uchyla tą uchwałę. Na 100%. Ale to tak na marginesie. Jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. Proszę Państwa, jako przewodniczący komisji rewizyjnej wykonałem 4 poważne kontrole, przeprowadziłem w tym urzędzie, gdzie po każdej kontroli był sporządzony protokół. Zgodnie z prawem taki dokument stanowi informację publiczną, powinien być opublikowany na Biuletynie Informacji Publicznej. Do dnia dzisiejszego tych dokumentów nie ma. Co chciałem powiedzieć o planowaniu przestrzennym? No, tak powiem, że ostatnią kontrolę właśnie jaką zrobiliśmy dotyczyła planowania przestrzennego. Chciałem panu powiedzieć, że pan mówi, że pan 20 lat czeka. To nie jest pan taki, to wcale nie jest tak długo, bo są tacy, co czekają, ale proszę, ja tak trochę uszczypliwie mówię, bo są tacy, którzy czekają 25 lat. Na 80 lat czekam. Ale chciałem powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, czym jest problem. Problem polega na krótko mówiąc, złym zarządzaniu. Od lat źle się zarządza procedurami planowania przestrzennego. A dlaczego tak się dzieje? Pierwszą umową, żeby zmienić plan, trzeba było zmienić studium. Jest takie studium planowania przestrzennego, które nadaje kierunki zabudowy, rozwoju i tak dalej, i tak dalej. To studium, była podpisana umowa, która obligowała wykonawcę do wykonania tego studium w przeciągu około 9 chyba czy 10 miesięcy za kwotę 58 tysięcy złotych. Taki przykład konkretny. Wie pan ile robiono? 10 lat. A wie pan ile wydano? 280 tysięcy. Gdzie umowa nie przewidywała żadnych aneksów, żadnych dodatkowych umów i tak dalej. A było 7 aneksów i dwie dodatkowe umowy. Ale zostało to zrobione. Po 10 latach to zostało zrobione. I teraz 15 lat zmieniamy plan przestrzennego zagospodarowania. 15 lat. A wie pan dlaczego? A bo się dosyła ciągle wnioski. I tak jak tam wyliczyłem, zresztą pan radny pan powie ludziom, że to ludzie przysyłają wnioski. Nie. Ale panie Jakub, ludzie wysyłają tak ciele głosu, dobrze? Umówmy się tak. Dobrze? Ludzie wysyłają wnioski. Jest chętny do głosu, za chwilę będzie. To pan też sobie mógł wysłać tam do planisty wniosek, żeby pan działkę przekształcił. Tak, a propos tego, co tutaj kolega. Złożone były wnioski. Tak, tylko wie pan. Tylko to jest, że te wnioski nie były dosyłane takiego przeciętnego mieszkańca. To tak nie było. To wnioski załatwiane. Trzeba przedstawiciela jakiegoś? Nie chcę się do tego odnosić. Ale powiem tak, powiem panu tak. Przez całą kadencję walczymy o planowanie przestrzenne. Przez te 5 lat w zasadzie. Nic z tego nie wychodzi. Tak, a wie pan co? Ostatnio wcześniej zmieniono planistę, który przez kilka lat ten proces prowadził. W końcu zrezygnował, bo jeśli ciągle dosyłał, nie mógł zakończyć zadania, więc zrezygnował. Zlecono to zadanie kolejnej firmie. Mieliśmy spotkanie w ubiegłym roku z planistą. Pytam się planisty, mówię, proszę pana, jak pan wykonuje dla innych gmin czy miast? Ile czasu panu potrzeba? Około 6 miesięcy. Około 6 miesięcy. Pytanie jest, dlaczego w Kazimierzu
ciągnie się to latami. Tutaj pan Adamski wspomniał, że ustawa o planowaniu przestrzennym przewiduje, że w urzędzie powinien być wykonany harmonogram zmiany planu przestrzennego zagospodarowania, który powinien określać, że załóżmy co 2 czy co 3 lata będzie wznawiana procedura o zmianie, czyli jeśli w ciągu 2 lat ktoś będzie składał wniosek, to znaczy jeśli dzisiaj złoży wniosek, to za 2 lata będzie to rozpatrzone. Tak to powinno być. W Kazimierzu tego nie ma. Nagroda Nobla, panie Sierdeusz. Tak. No powiem panu, że no nie trzeba było tutaj być za bardzo odkrywczym. I powiem w ten sposób, jeśli nie będzie właściwego zarządzania, jeśli nie będzie planowania, a tego planowania nie ma, jest planowanie roczne budżetu, jeśli chodzi o wydatkowanie budżetu. Ja chciałem państwu powiedzieć, że ja opracowałem dla Karchatki taką sołecką strategię rozwoju na lata 2024-2029. I to jest jako taki projekt dla gminy, żeby pokazać, że można tą strategię opracować dla całej gminy i nie trzeba tego zlecać do jakiejś firmy zewnętrznej, tylko można to zrobić w urzędzie. Można zaangażować właśnie społeczeństwo sołectw, radnych, sołtysów do tego, żeby coś takiego opracować, dać do urzędu i na podstawie tego zrobić strategię rozwoju miasta i gminy Kazimierz Dolny. Dużo bym mógł jeszcze mówić, ale tak na koniec może tego wystąpienia to powiem, że jestem tutaj po raz pierwszy od pewnego czasu i bardzo byłem ciekaw, jak tutaj to wszystko wygląda, biorąc pod uwagę, że ja za moją, że tak powiem, inwencją pozyskaliśmy środki na dzienny dom pomocy w Palchatce. 1 886 000 zł. No finał jest taki, że to państwo macie tutaj ten dom tutaj, a nie ma, bo nie ma 1 800 000. Już nie ma. Ale nie. No bo nie ma 1 800 000. Ale nie przerywajmy, dobrze. Ale powiem w ten sposób. Ja się cieszę, że te pieniądze no, w pewien sposób zostały spożytkowane i tutaj macie państwo taki obiekt. No i może tak, i pogratuluję. I nawet powiem, że ja osobiście nie mam jakiegoś takiej preferencji, żalu, że te pieniądze nie zostały wykorzystane w Polkadce, chociaż nie ukrywam, że tak powinno się stać. Mało tego, powiem tak, ja państwa zachęcam do tego, żebyście byli aktywni. Jeśli będziecie mieli właściwą radną, czy radnego, jeśli będziecie mieli sołtysa, to powiem wam w ten sposób. Wszystko mamy. I właśnie, a teraz, żebyście chcieli być aktywni, chcieli korzystać tutaj z tego przybytku, który macie. Mało tego, powiem, że jak państwo byście weszli na dzieje Palchatki, byście zobaczyli, co się w Palchatce dzieje. W ubiegłym roku koło gospodyń wiejskich przeprowadziło 53 różne takie imprezy, szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Ja przepraszam, ja mam już 70 lat i jestem gadułą, ale tyle chciałbym przekazać. Wiadomo, że się za pierwszym razem... Trzeba napisać książkę, przeczytam. Ja myślę, że ta strategia ujrzy światło dzienne i będzie wzorem dla was i okale będzie miało też swoją strategię. Co będzie przeniesieniem, że tak powiem, na strategię, która zostanie opracowana w urzędzie. Tyle tam, Ryszard. Pozwolę, żeby no tu państwo się niecierpliwią, dopytują się o głos i ja tak powiem, pan Janusz chciał, pozwolę mu na chwilę dwa słowa. Potem w kolejności tam pan się zgłaszał, więc tak jakby pan w kolejności. Pan Jarek się zgłaszał, więc udzielił mi głosu i pan sołtys się zgłaszał w takiej kolejności, żebyśmy tutaj nie wyrywali się po kolei, żeby był porządek. Dobrze? Proszę bardzo.
Króciutko odpowiadam panu, ponieważ ja nazywam się Janusz Kowalski i w latach 2010-2014, będąc w Radzie, byłem wspólnie z Leszkiem Furtasem Świętej Pamięci w komisji, która miała przeanalizować plan zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić, czy tak wąska ilość tych terenów odrolnionych jest właściwa i czy nie można się coś z tym zrobić. Proszę Państwa, przez 4 lata doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie z punktu widzenia prawnego, merytorycznego, nie było żadnych przeszkód, żeby ta konkretnie działka czy druga była terenem budowlanym. Nie było. Ba, nawet byliśmy u szefa szefów, czyli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawialiśmy z panem Szychem, tam pojechała delegacja, nie wiem, czy Leszek był. Było nas 8 osób z Kazimierza i zapytaliśmy się, panie dyrektorze, we wszystkich dokumentach jest informacja, że to pan blokuje studium dla Kazimierza. To był 12 albo 13 rok, a umowa była podpisana za czasów burmistrza Andrzeja Szczypy i okres na wykonanie studium dla całej gminy opiewał na 12 miesięcy. Może 13 się pomyliłem, 12-13 miesięcy. Zawiły termin i jesteśmy w roku 2013, czyli już wiele lat. I proszę Państwa, co odpowiada dyrektor? Mówi, jak my możemy Wam pomóc, jak po pierwsze przysyłacie nam plan, pod którym nikt się nie podpisał, więc musieliśmy go odesłać. Otrzymujemy go po 6 miesiącach, podpisany w 2 miejscach, a w 4 miejscu nie podpisany. Przecież to jest bubel. Proszę pana, i teraz jest lista, pan dyrektor Szych wyczytuje konkretne miasta, gminy, Biłgoraj i tak dalej, i mówi, tutaj przychodzą kolejki zabiegać o to, żeby ludziom przekwalifikować działki, bo mówi wójt jednej z gmin, musimy wyciąć 7 hektarów lasu, bo chcemy fabrykę budować. Jak ja mogę nie pozwolić na to, jak ludzie, to jest dla ludzi chleb, to jest dla ludzi praca, to jest rozwój. A z Kazimierza kto był? Nikt niby nie był. Ale przyjeżdżali w indywidualnych sprawach. I teraz to jest właśnie to. I jaka jest propozycja? Propozycja była taka, proszę pana. Zapraszamy, ponieważ wyłącznie burmistrz decyduje o tempie. Wyłącznie. Może naciskać na niego rada, bo może go zmusić, burmistrz wykonuje uchwałę. Ja tego nie robił. Burmistrz wykonuje uchwałę Rady Miejskiej. I jeżeli uchwała będzie zakładała okres, w którym musi to wykonać, to on musi to wykonać. No i pan był radnym i nic pan nie. Że pana już tłumaczy. Nie. Nie. Może być nas 5, może być nas 6 i dziesiątki takich wniosków były składane. Jeżeli nie ma większości, to niestety nie może pan zrobić. I tu jest właśnie to, o czym... To jest to, co ta pani powiedziała, pani Małgorzata. Będę sprzeciwiała się, jeżeli będzie taka potrzeba. Proszę pana, nie było przypadku ani w tej kadencji, ani w poprzedniej, było czasami na granicy, ale nigdy nie było przypadku, żeby burmistrz nie osiągnął swojego celu. Jeżeli Rada Miejska podejmowała na komisji stanowisko, to za 2 dni zmieniali radni zdanie. No to co ja mogę panu powiedzieć? Ilu trzeba Kowalskich? Trzeba by 15. Nie ma takiej możliwości.
Ale dopiero byłaby katastrofa, jakby 15 takich było. Pewnie byśmy coś osiągnęli. I teraz proszę pana. Ale proszę, żebyśmy nie. Teraz niech pan posłucha. Pojedynczo mówimy. To, co pan powiedział, to jest w gestii burmistrza. I jeżeli pan nie zna odpowiedzi, to proszę zapytać burmistrza. I już od razu mówię, jeżeli burmistrz panu powie, że jakiś uzgadniacz, czyli jakaś instytucja... To, co pan mówi, to pan mówi źle. Proszę pana, ale jest burmistrz... Dobra, niech pan powie. Ale nie. Jest burmistrz, jest rada. Rada może w każdej chwili tego burmistrza wyrzucić. Nie może. Jak się głosuje... Proszę! Poczekaj, Janusz, przepraszam, bo wkradł się chaos niepotrzebny. Kończę jeszcze jedno. Przepraszam cię, Janusz, poczekaj. Niepotrzebny chaos się wkradł, a jak będziemy się przekrzykiwać, to naprawdę do niczego nie dojdziemy. Żeby wyjaśnić kwestię panu, że rada może w każdej chwili pana burmistrza odsunąć, nie może. Pan burmistrz jest wybrany przez wszystkich mieszkańców gminy i tylko mieszkańcy gminy mogą w referendum odwołać burmistrza. Także to... Ja się wyobrażałem, że nie, nie. Tak było, proszę pana, w latach 90., kiedy burmistrza wybierała rada, wtedy rada mogła burmistrza odwołać. W momencie, kiedy burmistrza wybierają mieszkańcy, rada nie może burmistrza odwołać. Zresztą nie wyobrażam sobie, żeby nawet obecna rada odwołała burmistrza, skoro jest w większości za tym burmistrzem, więc... No, i jeszcze panu coś powiem odnośnie tego właśnie studium. I proszę pana, przez 4 lata praktycznie nie wykonaliśmy żadnej dodatkowej, mówiąc kolokwialnie, roboty, która by zwiększyła ilość możliwości działek. Komisja nie dało rady, bo burmistrz mówi, że to się nie da, to się nie da. I proszę pana, w lipcu 2014 roku Grzegorz Dunia, jakimś cudem, w lipcu czy w sierpniu, już dokładnie nie pamiętamy, na raz 60% działek jest dopisane do istniejącego studium. 60%. Było 200 plus 60, to mamy... Jak to się stało? Nikt nie wie. Chcieliśmy to sprawdzić w komisji teraz. Nie dało się, bo rada nie zgodziła się na kontrolę. Mówiąc najogólniej. I teraz proszę pana, co w związku z tymi 60%? Dla Parchatki, Zbędowic i Bochotnicy nie może być uchwalony plan, ponieważ nie ma zgody na wyłączenie terenów rolnych o klasie bonitacji trzeciej klasy B i czwartej A, ponieważ na to musi wyrazić zgodę minister. To jest 160 hektarów w tych trzech miejscowościach. I proszę pana, od 15 roku, czyli od 2015 roku do chwili obecnej nikt nie złożył wniosku rolnego. Wniosek rolny został złożony dopiero w styczniu tego roku z wieloma błędami. Ministerstwo wysłało do burmistrza pismo, żeby się ustosunkowało, żeby magistrat się ustosunkował i magistrat do chwili obecnej się nie ustosunkował, mimo że dwukrotnie wysyłał wnioski. To jeżeli my, proszę pana, na etapie formalnym, czyli źle przygotowujemy opisy, mówiąc najogólniej, mieszamy funkcje, które ustawa zabrania, to jak można zrobić plan, który powinien być zrobiony w przeciągu roku, góra, półtora. Dobra, tyle. Koniec, bo a tu już niektórzy się nudzą i nie mogą się doczekać na głos. Przepraszam bardzo, w kolejności, tak jak ustaliliśmy. Ja w zasadzie, Leszek skoczy. Ja w zasadzie chciałbym potwierdzić to, co właśnie pan Janusz tutaj powiedział, bo głównie o tym miałem mówić, o tej wizycie naszej, bo od tej wizyty w zasadzie zależało te 60% tych działek, które... Ale o czym powiem jeszcze, dodam do tego. Dodam to, że tutaj tak naprawdę autorem tego planu przestrzennego jest pan burmistrz. Natomiast plan robi, są siły, które go faktycznie wykonują. I tu jest problem z tym, że my nigdy nie osiągniemy
niczego po prostu. Bo są takie właśnie siły, co powodują, że ten plan uchwalany był 20 lat, co nigdy się takie rzeczy nie wydarzały. Tutaj nawet za poprzednich, bo jeszcze pan Szczypa, jak rządził Kazimierzem, no to czasami naginał to prawo i dzięki temu jeszcze tutaj trochę tych mieszkańców miejscowych jest. Bo pozostali burmistrze, co tutaj zarządzali tym miastem, to robią wszystko, żeby tych mieszkańców tutaj nie było. Przy okazji jeszcze dodam, że taka miejscowość jak nasza, wykluczona komunikacyjnie, gdzie zakupy już się robi w gminie Wilku, korzysta się, żeby pojechać do pracy, to trzeba sobie kupić najpierw samochód. Żeby dziecko do szkoły średniej odstawić, to trzeba go zawieźć do Kazimierza na busa. A jeżeli się chce zawieźć starszą osobę do Kazimierza, to trzeba się liczyć z mandatem lub po prostu wyrzuceniem z miasta. Ostatnio zaszokowało mnie, pojechałem do szkoły, żeby do wnuczki na obchody Dzień Dziadka. Na parkingu przed szkołą parkometr, który w jakim celu tam jest? W celu zdobycia pieniędzy? To są żadne pieniądze. Gdzie ci ludzie mają, co do pracy, jeżdżą do Kazimierza, gdzie mają postawić te auta? To, co się tutaj w tej chwili wyprawia, to się wypycha ludzi od nas ze wsi. Oczywiście to będzie tylko chwilowy sukces, ponieważ jeżeli nas zabraknie, to te ziemie przestaną być tutaj atrakcyjne, a już niewiele brakuje, bo ja jak składałem wniosek o przekształcenie działki, to uzyskałem 40 lat miałem wtedy. Byłem w sile wieku, mogłem robić wiele rzeczy. Jak otrzymałem już tę działkę budowlaną, to mam 60. Raczej to już jest tego. A syn jak patrzy na mnie, mówi tak, tata, jeżeli ja mam budować tyle samo co ty, bo zaczną się też problemy. Bo tu jesteśmy w takim piekiełku, że nawet jeżeli chcemy coś wybudować, to też jest masę problemów, żeby to zrealizować. Więc jeżeli on może postawić gdzieś w innej gminie dom w przeciągu 2 miesięcy, to on powie tak, tata, weź sobie to w buty wsadzi. Ja tutaj jadę do innej gminy i tam będę płacił podatki. Oczywiście, no bo już w tej chwili się to dzieje. Już w tej chwili się to dzieje i na to należy zwracać uwagę. Ja nie wiem, jak to, tak w złym kierunku, jak to w tej obecnie idzie. Zgłaszali się do dyskusji. Szczególnie w tym sensie demograficznym, bo ja obserwuję po swoich dzieciach, oni tutaj, no syn pracuje w Puławach, no ale tak jak powiedziałem, musi zacząć od zakupu samochodu, bo inaczej, a co mają zrobić starsi ludzie? Co z tego, że my będziemy mieli nawet złote te drogi, zrobimy tutaj? A to się łączy z przychodnią właśnie, ten dalszy... Przychodni praktycznie nie ma, no to o czym my będziemy rozmawiać? Nie ma, bo dzwonię 6:55 i już miejsc nie ma, więc i tak nie ma szans, żeby się wybudować. A kogo się pana zabudowi, że nie będzie mógł się wybudować? Panie Leszku, skończył pan... A, to już panu powiem. Jestem w tej chwili 4 lata w sądzie z prawnikiem warszawskim, ponieważ tam jest kwestia dojazdu, na który nawet akt notarialny mam. Ale już jestem 4 lata w sądzie i końca nie widać. Więc tak to będzie. Jeżeli wbiję łopatę, zlecą się wszystkie komisje świata i tak tego tam nie wybuduję. To panu powiem. Dobra. Ja rozumiem. Panie Leszku, koniec, tak? Koniec. Dobra, okej. Okay. Żeby po kolei, bo pan Jarek obiecałem w kolejności. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Jarek Wysowski, jestem radnym nadmiejskim z okręgu Zlędowice. Chciałbym sprostować tutaj kilka wypowiedzi, które padły dzisiaj. Z pewnymi się tutaj nie zgodzę. Jeśli mówił pan o kwestiach komisji rewizyjnej i kontroli, byłem członkiem tej kontroli i uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach dotyczących kontroli planu. I tutaj może nie do końca było powiedziane, ale nie wiem, czy państwo wiecie, ta sprawa toczyła się od 2005 roku. Faktycznie było 7 umów, czy nawet więcej, ale jednej liczby nie padło. Było ponad 900 nowych wniosków.
Ja rozumiem tego jednego burmistrza, drugiego burmistrza, który chciał być dla wszystkich dobrym człowiekiem i chciał każdemu zrobić, jak ktoś mówi, dobrze. Ale nie był zbyt dobrym, bo niestety zablokował plan. I to trwało niestety przez 10 lat. Taka jest konkluzja całego tej naszej kontroli. I nie jest prawdą to, że ten raport gdzieś jest schowany, panie Adamski. No, na Biblii. Jeżeli by pan chodził na sesję, widziałem pana raz w życiu przez pół godziny. Pan policzył sobie, ile było sesji. Może pan ogląda na internecie. To nie znaczy, że pan jest obecny na sali. Chciałem, to jest kwestia komisji rewizyjnej, chyba pan Ryszard potwierdzi, bo też był pan przewodniczącym, że to, co mówię, jest prawdą. Pan Ryszard, proszę, teraz. Krótko na temat. Nie, to, że, proszę pana, to, że 900, czy ponad 900 było dosłanych, to tak. Wcale nie znaczy, że burmistrz do koci serca był taki przychylny. Poprzedni burmistrz. Zgadza się adwokatem. Poczekaj, niepotrzebną dyskusję. Kontrola dotyczyła. Przywołuję informację taką, że od 2013 roku co najmniej powinien być wykonywany harmonogram zmiany planu przestrzennego zagospodarowania. I to, co mówiłem wcześniej, gdyby to robiono, to nie wysyłał, nie poszłoby tam 900, tylko dostał. Planista dostał, nie wiem, 200 na przykład, kończy te 200, kolejne 2 lata przyjmuje kolejne 200 i posuwamy się do przodu, a nie tak, że 25 lat czeka przeciętny mieszkaniec na przekształcenie. Takie są efekty. Dobrze, pan Jarek miał wyjaśnione i myślę, że tutaj się zgodzimy zarówno z tym, co pan Ryszard powiedział. W pewnym sensie z tym, co pan Jarek, że ta dobroć wyszła na złe, tak jak pan Jarek powiedział. Ale niestety nie można zarzucić panu Ryszardowi, że mówi nieprawdę. Jedno zdanie. Poczekaj, Janusz, bo zagłębimy się. Ale to jest nieprawda. Teraz dobrze. Po kolei jeszcze pan Jarek. Dobra, pan Jarek. Ja, tak? Więc słuchajcie. Zaczynam się nudzić. Mogę tak to powiedzieć. Wiecie dlaczego? Bo podobno to jest taka jakby mała konwencja wyborcza. Czyli troszkę takiego brakuje mi tu optymizmu ze strony, powiedzmy, wypowiedzi burmistrza. Bo mamy problem z budową, mamy problem z drogami. Z tym, że na przykład to wszystko, coś mówimy, to jest historia, to było. Ktoś gdzieś dał pewnej części ciała i to wszystko już minęło. Czyli to, że nie można było budować, to już minęło. Teraz oczekuję, chętnie bym usłyszał, że na przykład, proszę bardzo, mamy miejskie pola, mamy okale, gdzie jest problem z budową i na miejskich polach budujemy, wszyscy mogą budować, niską zabudowę, określone jakieś kolory, coś i budujemy za, jestem burmistrzem, budujemy za rok, za dwa, przekształcamy, robimy. Okale można postawić wyżej. Ludzie potrzebują takich informacji. Bo to wszystko, co mówicie, to jest historia. Byliście w tych komisjach, daliście też ciała z różnych powodów. Teraz potrzeba tym ludziom optymizmu, czyli nadziei, że zostanę burmistrzem i ja zrobię to i tamto. Tak, tak. Dla miejscowości. Dla miejscowości. To i to. Bo widzę, że macie z tym problem. I to jest jakiś taki. A ja siedzę i słucham rzeczy, które już były, minęły. Nie cofnie się tego wszystkiego. Wodociągu nie ma, drogi nie ma, działek nie ma. Dobra. Tu się nudzę, w tym sensie. To może nie chciałbym nikogo jeździć, ale to są problemy, na które czekają ci ludzie, jako odpowiedź ze strony burmistrza, że mogą liczyć na to, że w tych problemach zobaczy ich, dostrzeże. I to jest dla nas tu najważniejsze. Dobra. Tyle. Pani Mariola wystąpiła panu burmistrzowi, potem pani Mariola, jeżeli pani chce się wypowiedzieć, dobra, to nie, będzie pani następna. No w ogóle to było w pół. Robimy wiec wyborczy. No. Krótko mówiąc, póki będzie w Polsce obowiązek planowania przestrzeni, no po prostu od Sejmu centralnie i nic na to nie zrobimy, musimy się mieścić w planowaniu przestrzennym, tak długo jak długo w ogóle będzie obowiązek planowania przestrzeni, tak długo nie będzie planu, z którego wszyscy będziemy zadowoleni,
No to mamy pewne ale nas boli, że obcy mogą, a właśnie nasi, dobrze, a nasi nie mogą. I tu potrzeba obrony tego naszego społeczeństwa. Niech mi pan wysłucha, jaką ja mam dla państwa receptę, mówiąc krótko. Cała ta historia, cały ten śmietnik, który był w tym planowaniu przestrzennym, 20 lat tego młócenia, notabene plan, który teraz jest w mocy i który przepchnięto przez bramę, znowu jest przed sądem administracyjnym w Warszawie i znowu zobaczymy, czego się spodziewać po tych kolejnych bublach. Tak jak mówiłem, ja nie wiem, czy to są buble, bo oni nie potrafili zrobić planu szczelnego, czy nie chcieli go zrobić, nie wiadomo, tak jak pan mówi, historia. Ale z tej historii można przynajmniej spróbować wyciągnąć jakiś wniosek. To znaczy, ja bym się zastanawiał na państwa miejscu, będziecie 7 kwietnia głosować, czy jeśli nie będzie planu, który wszystkich zadowoli, to czy nie ma przynajmniej szansy na to, żeby był plan, który będzie uczciwy? Uczciwy będzie wtedy, jeśli wybierze się radnych, jeśli wybierze się władzę wykonawczą maksymalnie mało umoczoną w układzikach koleżeńskich, w długach wdzięczności wobec takich czy innych inwestorów, znajomości. Jeszcze jedno słowo. Dam panu konkretny przykład. Przychodzi inwestor do Kazimierza, który w KRS-ie ma aktywów, ma udziałów w spółkach na 900 milionów złotych. Przychodzi taki człowiek do urzędu w Kazimierzu, ma swoje plany, kupuje działki, chce inwestować, ma swoje pomysły. W Kazimierzu burmistrz kłania mu się w pas. Otóż proszę państwa, jeśli spotyka się dwóch ludzi, człowiek, który jest jakimś pierwszym z brzegu miliarderem i burmistrz Kazimierza, to kto jest bogatszy w tych dwóch? Bogatszy jest burmistrz Kazimierza i on tam jest paniskiem, bo on odpowiada za to, czym jest Kazimierz, czym jest cała ta gmina, za nasz majątek i to nie w pas. Miliarderowi kłania się burmistrz, tylko odwrotnie. Tylko niestety nie mieliśmy szczęścia do ludzi odpornych po prostu na pieniądze. Do ludzi, na których można zrobić duże wrażenie, dużymi pieniędzmi, dużym kapitałem, przychodzą i ja musicie zaufać. Będzie tu pan Pomianowski, będzie tu chyba jakiś trzeci kandydat. Jestem tu ja przed wami. Sami musicie zdecydować, kto jest najmniej umoczony, kto jest najmniej podatny. To jest nadzieja, że pana nie taka. I teraz każdy będzie wam tutaj dawał słowo, że będzie lepiej i ja załatwię, Trudno, na czuja będziecie decydować. Natomiast moim zdaniem 900, mówił pan, rzeczywiście ponad 900 było wniosków. To jest wszystko moim zdaniem wymówka. 900, fajnie, można to rozplanować, można w ciągu iluś miesięcy mieć takie spotkania jak to, z wielką mapą, jak trzeba pójść w teren o konkretnych działkach, konkretnych ludziach, konkretnych rodzinach, mówić tym i tym należy się jak psu Buda na ojcowiznie, tak jak przy Słonecznej. Dokładnie. Jest do rodziców, z tyłu dużo ziemi, dzieci się budują, ich dzieci chodzą do nas do szkoły, mamy dopłatę z ministerstwa na dzieci, gmina się jakoś kręci. Jak psu Buda się ludziom należą z przekształcenia i 900 da się zrobić. Na takich zebraniach jak to jest wielka mapa, gadamy, załatwiamy, odsiewamy rodziny tutejsze od spekulantów, którzy chcą włożyć pieniądze i wyciągnąć więcej. Brawo, i niestety mi o to chodziło. No, nie dam wam planu przestrzennego, z którego wszyscy będziemy zadowoleni. Ja sam jestem właścicielem dwóch działek na polach miejskich, mam je jeszcze po dziadkach. O wszystkim można rozmawiać, ale musi być uczciwie i po prostu zobaczymy po wyborach, kogo wybierzemy. Mówię tu też przede wszystkim o składzie Rady Miejskiej. Nie będziemy teraz niestety mówić o konkretnych działkach, bo będziemy tu do rana i omówimy trzy. Jasne, nie damy rady. Natomiast tyle mam państwu do powiedzenia. W danym miejscu to pasuje, a w danym nie pasuje. Ta tragiczna historia planowania przestrzeni, po prostu 20 parę lat rozpaczy, absolutnej rozpaczy, jakiś wniosek z pierwszego trzeba wyciągnąć i wniosek, który ja wyciągam, jest taki, że nasza władza była po prostu podatna na jakieś naciski, była najwyraźniej bardzo podatna na inwestorów, którzy robili wrażenie swoimi pieniędzmi. Ja nie będę podatny. Będziecie decydować 7 kwietnia. Dużo więcej dzisiaj nie powiemy o planowaniu przestrzennym, bo po prostu będzie trzeba wchodzić w szczegóły. Nie mamy dokumentów, nie mamy papierów. Oddaję głos pan moderuje. Pani Mariola, teraz proszę bardzo. Ja tylko mam takie jedno pytanie. Czy planowana jest debata publiczna kandydatów na burmistrzów w Kazimierzu
I gdyby taka była, to czy pan weźmie w niej udział? No, ja już nie pamiętam, dwa albo trzy razy publicznie prosiłem pana burmistrza o taką debatę i mogę państwu tylko powiedzieć, że jeśli za 5 lat będą kolejne wybory, w których ja będę startował, to nie uchylę się od debaty z żadnym kandydatem. Jedno słowo, żeby to było jasne. Nie wiem, czy wszyscy państwo zdają przepisy. Nie można sobie tak kandydować na burmistrza z ulicy. To jest lekcja z pracy zespołowej. Trzeba mieć przynajmniej 8 radnych. Radni zbierają podpisy. Jeśli ktoś jest kandydatem zarejestrowanym, to znaczy, że już ludzie go do jakiegoś poziomu wybrali i taką osobę, ja jestem taką osobą, taka osoba jest już osobą w jakimś sensie publiczną i burmistrz ma obowiązek się z taką osobą liczyć, bo ona reprezentuje nie tylko siebie, ale wszystkie te podpisy, wszystkich kandydatów na radnych. Pana burmistrza strategią jest nie wymawiać mojego nazwiska, udawać, że nie wie o tym, że proszę o go debatę. Jego pomysłem jest mnie ignorować, bo nie może się schować za panem Godlewskim. Za 5 lat będzie inaczej i ja będę szanował, przepraszam, każdego kontrkandydata, bo już kandydat na burmistrza jest kimś, kto już dostał pewnego rodzaju mandat zaufania od ludzi. Z tym trzeba się liczyć. Póki co jest cisza od pana Pomianowskiego. Czekam na jakiś sygnał. Dziękuję. Jeszcze ja tak lekko podsumuję tylko. Jestem już człowiekiem takim wiekowym, mam staż pracy dosyć spory i jak zaczynałam pracę, to byłam dumna z Kazimierza. No, mieszkam blisko Kazimierza, w gminie Kazimierz, chodziłam do szkoły w Kazimierzu i tak dalej. I pracowałam w szkole w gminie Wilków, w takiej wiejskiej, można powiedzieć, byle jakiej gminie. A teraz to się wstydzę. Wstydzę się tego Kazimierza. Piękna, odbudowana, piękna szkoła, drogi, samo otoczenie gminy, bezpieczeństwo na drogach, pobudowany chodnik, piękne lampy stylowe na cmentarz. U nas 2 przez 5 lat się nie możemy doprosić. Drogi pozazdrościć. I rzadko teraz przyznaję się, że ja mieszkam w Kazimierzu, bo Mięczmierz jest zaliczany do przecież miasta Kazimierz, tak jak i Okale. Wstydzę się, a teraz jeszcze bardziej się wstydzę, jak przestałam już być społecznikiem. Kiedyś jakoś mi to łatwiej przychodziło. Teraz już powiedziałam, że nie, bo ktoś, kto jest dla mnie, przyjmuje mnie w budce z lodami, bo tak to odbieram w urzędzie w Kazimierzu. Wchodzę, jest aut, jakaś budka postawiona, pani, która jest sekretarką w tej budce, dalej wejść nie można, a ja może chcę rozmawiać z gospodarzem, a nie z kimś, kto jest tam tylko pracownikiem. Dalej mnie wpuszczają. Nie wiem, to nieładnie. Bo jeśli ja idę do gminy Wilków i przychodzę do sekretariatu i mówię, że ja z panem, do pana burmistrza, do pana wójta na chwilę, proszę bardzo, pan burmistrz otwarty jest. A tu z panem burmistrzem nie, bo jak pan burmistrz, no to pierwszy, jeżeli już, to pan Godlewski, z którym nie mam przyjemności rozmawiać i nie będę rozmawiać. I nie chciałabym, żeby przyszły burmistrz, może zostanie ten, który jest, nie wiem, przyjmował dalej nas, mieszkańców tej gminy przed budką z lodami. W progu urzędu. Dotąd masz, kobieto, wstęp, dalej out. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani. Ja mówię zdanie do pana Rzymskiego, bo widzimy się nie po raz pierwszy. Widzieliśmy się już na zebraniu mieszkańców. Ja się nazywam Dolinka Zjawnicka. Niech pani. Ja mam takie pytanie, bo wie pan co? Przyjechałam tak z ciekawości. Obserwuję pana profil. I jestem w ogromnym szoku, bo to, co pan dzisiaj tutaj mówi, jak się ma do tego. Jak wygląda pana profil i co pan mówił jeszcze na spotkaniu mieszkańców? Bo na ostatnim spotkaniu mieszkańców niestety nie mogłam być, ale na tym poprzednim, kiedy chodził pan z laptopem po sali i pokazywał pan zdjęcia mieszkańców, zdjęcia domów mieszkańców, które się panu nie podobają i mówił pan o tym, że w Kazimierzu domy powinny być projektu Sicińskiego i Buchalika. Wie pan, co chcę powiedzieć. Na pana profilu ludzie, którzy panu kibicują, zresztą zazdroszczę takich przyjaciół, moim zdaniem pastwią się i znęcają nad rodziną, która, ten dom już stoi, odpuśćcie. I wie pan, pana Stowarzyszenie Miejskie Pola,
które w zamyśle miało to, żeby miejskie pola przecież nie były zabudowane. A teraz nie odpowiedział pan temu człowiekowi, co pan zrobi z miejskimi polami i czy będzie się tam można budować. Ja stoję na początku tego spotkania. I wie pan, co pan, pan mówi tak o uczciwości, pan mówi tak, no to, to bądźmy uczciwi. I teraz nie chcę siedzieć, przepraszam, siedziałam cały dzień. I wie pan co, troszkę mam taki dysonans poznawczy, bardzo, bardzo, no po prostu mam ogromny niesmak po prostu po tym spotkaniu, po tym wszystkim, co słyszę. Prezentuje się pan świetnie, mówi pan wspaniale i teraz pan tak cudownie tych ludzi zagrzał. Ale wie pan co, ja byłam tym nieprzyjemnym kontaktem w Urzędzie Miasta. Jeżeli pan pozwoli, ja pracowałam w referacie komunikacji społecznej, kiedy składał pan projekt do budżetu obywatelskiego. Rozumiem, że on nie jest tajny, bo on się pojawił, więc mogę chyba powiedzieć. Pan oczekiwał tego, że zostanie zamknięty wąwóz i nie będzie można się nim poruszać. I teraz, nie wiem, pan jako burmistrz, będziemy się budować, czy nie będziemy się budować? Będziemy zamykać wąwozy, czy będziemy budować drogi? Bo ja już w końcu nie wiem. Pan mówi o drodze do burmistrza Godlewskiego, do jego domu i mówicie cały czas o drodze do burmistrza Godlewskiego, ale przecież to jest dojazd na Dąbrówkę. Tam ludzie mają... Ja tam jeździłam na grzyby po prostu kiedyś, jeszcze na razie pan Godlewski tutaj był. Ja pytam, proszę państwa, to jest tylko... Ale nam jest potrzebne. Ale tak, żeby to powiedzieć, żeby nie zapomniał. Nie, ja, proszę państwa, ja tylko zapytałam i ja jakby... Nie, jeżeli państwo macie potrzebę na mnie nakrzyczeć, to okej. Po prostu ja tu nie przyszłam, żeby nikogo krzyczeć. Pytam pana Godlewskiego, bo widzimy się nie pierwszy raz po prostu. I stąd... Proszę Państwa, przepraszam. Ustaliliśmy na początku, że mówi jedna osoba. Czy Pani Monika skończyła? Weronika. Przepraszam, mój błąd. Pani Weronika skończyła, tak? Proszę bardzo, ponieważ rozumiem, że Pani chciała w tej sprawie, to udzielę głosu najpierw Pani Weronice, Pani Marioli. Marioli, a to Pani Weroniko, nie wiem, czy widzę Pani tam gdzieś, Pani w cieniu się schowała. Ale ja chciałam powiedzieć, że... Nie wszyscy na raz. Szanowni Państwo. Mięćmierz na pewno Pani zna. Jestem tu od urodzenia i chciałam się pobudować na swojej działce. Miałam pieniądze, miałam wymierzony plan, wymarzony, piękny dom. Niestety, z racji tego, że Mięćmierz był w rejestrze zabytków, mogłam pobudować taką budę, jaką pobudowałam, która stoi do tej pory, która mi się absolutnie nie podoba, ale musiałam spełnić wymogi konserwatora zabytków. Proszę teraz przejść po Mięćmierzu, gdzie pobudowało się szereg nowych domów. Czy one wyglądają, że były budowane pod nadzorem konserwatorskim, w życiu te domy nie przypominają architektury zabytkowej, mojej budy też nie. I naprawdę zazdroszczę tym ludziom, że jedni mogą więcej, a jedni nie. Mimo, do niedawna nosiłam się z mężem z takim zamiarem, że sprzedamy to i pójdziemy tam, gdzie jest lepiej. Ale co niektórym o to chodzi. Więc nie sprzedamy tego. Z uporem maniaka będziemy tam mieszkać, czy to się komuś podoba, czy nie. I niech ludzie budują takie domy, o jakich marzą. I nieważne, czy to jest Mięćmierz, czy to jest Okale, czy to jest Kazimierz, czy Włosowice. Ale niech każdy ma prawo pobudować taki dom, jaki sobie wymarzył. A nie taką psią budę, gdzie ja muszę się całe życie mordować. No ale wie pani, co mi właśnie o to chodzi, żeby budowali. Tak, ale niech pani przejdzie. Mnie nie wolno było. A teraz jakie stoją przeszklone okna, proszę panią. Ja pytam o coś innego. Okno takie, bo będzie przeszklone. Pani Weroniko, nie wszyscy naraz, bo do niczego nie dojdziemy. Cudowne wielkie okna. Ja szanuję wszystkich głosy. Broń Boże, nie mogło być to posadowione nisko na fundamencie. Musiała być jakaś wysokość nad ziemią. Pytam, po co te piwnice, jak mnie nie były potrzebne. Teraz zupełnie inna architektura, każdy robi jak chce. I tak powinno być. Mam pieniądze, stać mnie, ja chcę tak żyć jak każdy inny. Do Mięćmierza prosiliśmy, dwie lampy nie ma. Może są ważniejsi, może komuś bardziej są potrzebne te dwie lampy, okej. Okay. Droga 600 metrów.
Nie chcę na asfaltu, broń Boże, bo to nie ten teren, bo to nie to miejsce. Niech ono będzie cudowne, tak jak jest. Ale nie chcemy błota, nie chcemy ciapy, tych dołów, gdzie po każdym sezonie musimy niestety odwiedzać swoje jakieś tam warsztaty, żeby narewerować auta. Nas nie stać na terenowe auto, bo mi jest niepotrzebne terenowe. Małe, żeby mogła dojechać do pracy i doczekać emerytury. A potem co dalej? Nad Wisłą przepiękna, przepiękny krajobraz, przepiękne otoczenie, przepiękny fragment tej środkowego przełomu Wisły. Co tam jest? Podcierki. Wszędzie się walają. Bo nie stać urzędu gminy postawić jednego jakiegoś toja, ukrytego nawet w zaroślach, żeby go nie było widać. To już nam się też uprzykrzyło. Proszę bardzo. Tak, ale pan... Obiecuję, że pan, no troszkę muszę czasami zmienić tą kolejność, państwo wybaczą, bo tak, tak nie, znaczy ja muszę, sens tej dyskusji, żebym, no, żebym w miarę pamiętał wszystkie pytania. Jest pani z nami, pani Weroniko? Pani Weroniko. Kiedy narzekałem na zły kąt, jedna, któregoś z pani pytań nie spamiętałem, proszę mnie poprawić. Prosta sprawa, kiedy mówiłem o złym kontakcie z urzędem miasta, akurat nie mówiłem o, nie miałem na myśli, może to nie było jasne, urzędników i nie mogłem też mieć na myśli pani, jeśli była pani wtedy urzędniczką w mieście. Miałem na myśli tylko i wyłącznie pana burmistrza, który ani razu nie odpowiedział na moje wielokrotne prośby o mediację, o to, żeby w jakieś spory w mieście zaangażował się, nie po mojej stronie, ale jako mediator. Mam na to pisma wysłane przez profil zaufany z potwierdzeniem odbioru od roku 2018. Nigdy nie doczekałem się ani jednej odpowiedzi, prosząc pana burmistrza, żeby wykonywał swoją rolę, żeby po prostu mediował interesy społeczności, kiedy są one w sprzeczności. Więc z pewnością nie miałem na myśli pani, zresztą z samym urzędem miasta, w sensie z kadrą urzędniczą, miałem same dobre doświadczenia. Dalej. Wydaje mi się, że pamiętam rzeczywiście, kiedy spotkaliśmy się na którejś sesji czy posiedzeniu rady i pamiętam, że byłem zdziwiony pani wypowiedzią, która w sposób no, absolutnie obsceniczny była karykaturą tego, co wtedy powiedziałem. I dopiero dużo później dowiedziałem się, że pani jest funkcjonariuszem pana burmistrza. Rozumiem, że pracuje pani w jego sekcji propagandowej, robi pani z nim filmy i tak dalej. Więc w tym sensie lepiej rozumiem pani postawę, bo nie wiem, jak można było tak... Rozumiem, że jest pani zaangażowana po prostu w jego kampanię wyborczą, ale do czego w porządku, to w ogóle jest super. Jest bardzo fajnie, nie rozumiem, że pani pro bono się angażuje w kampanię, bardzo dobrze. W ogóle ja bym chciał, żebyśmy wszyscy się angażowali w czyjąś kampanię, wszystko dobrze. Chodzi mi tylko o to, że inaczej wygląda pani zniekształcanie moich słów. Wydawało mi się, że jest to niewinna pomyłka. Teraz jestem zmuszony spojrzeć na to nieco inaczej. Więc dla jasności, teraz drugi raz pani tłumaczy, nazwała mnie pani faszystą podczas tamtego zebrania. To, co pan mówi, jest faszystowskie, bo mówię... Dobrze, pani Weroniko, ale w ten sposób nie dojdziemy do niczego, jak będziemy sobie przerywać. Więc dla jasności. Uczciwość. Ja prywatnie, oczywiście, mam poglądy zapewne znacznie bardziej konserwatywne niż większość z państwa. Jako jedyny do tej pory z kandydatów jasno zadeklaruję swoje poglądy, a wy będziecie mogli wtedy mnie rozliczyć z uczciwości, czy potrafię abstrahować, czy robię jak paniczyk po swojemu. Więc oczywiście, zgadza się. Słusznie pani mówi, radnym Rady Miejskiej pokazałem zdjęcia budynków z Melbourne w Australii, z drugiego końca świata i z Kazimierza, żeby pokazać, że rzeczywiście mieliśmy jakąś swoją tradycję architektury. Rudolf Buchali, którego wielu z nas pamięta, no był po prostu geniuszem, robił tu genialne rzeczy i rzeczywiście moim pomysłem i moją prośbą dla Urzędu Miasta było, przepraszam, ale to już któryś dzień, żeby gmina za darmo dawała swoim mieszkańcom projekty, takie jak Buchalika, tutaj wyrosłe z naszej tradycji, do wyboru. Nie ma i nie będzie, mam nadzieję, chociaż różnie może być w polityce ogólnopolskiej, ale mam nadzieję, że nigdy nie będzie sytuacji przymusu i żaden organ państwowy, samorządowy nikogo nie przymusi do tego, czy ma mieszkać w takim czy innym domu. Natomiast fajnie by było, gdyby miasto sprzyjało temu, żeby ten wybór był jak najszerszy.
Mówiłem wtedy, była pani obecna na sali, tylko i wyłącznie o tym, żeby takie projekty wyrosłe z naszej tradycji były mieszkańcom udostępniane, żeby miasto podało pomocną dłoń, nigdy przymuszającą. I jeszcze jedna rzecz, pani Weroniko. Nigdy nie skasowałem żadnego publicznego słowa ani komentarza. Założyłem stowarzyszenie parę lat temu, jestem jednym z członków założycieli stowarzyszenia, które nazywa się Pola Miejskie. Cały jego regulamin, statut jest niezmieniony, wszystko jest w internecie, każdy może sobie to zobaczyć, ani jednego słowa. Stamtąd się nie wstydzę i nie cofnę. Oczywiście, że za tym stoję. Mam jakieś poglądy, niewątpliwie, ale jest to zupełnie co innego niż to, co pani mówi. Stowarzyszenie ma motto. Motto brzmi budować na pierwszym miejscu. Od początku złożyliśmy papiery w sądzie, rejestrujemy stowarzyszenie. Stowarzyszenie ma motto od pierwszego dnia. Budować, mieszkać, myśleć. Mieszkać, bo chcemy budować, żeby mieszkać, a nie budować, żeby były domy wakacyjne, domy zapasowe, spekulacje. Rzeczywiście chcemy budować, żeby mieszkać. Tak jak to ma znów. Tak jak to się dzieje przy ulicy Słonecznej. Dom, który zresztą wtedy pokazywałem jako rzeczywiście, jak dla mnie, niepasujący do tutejszej tradycji, to dom ludzi, których zresztą znam. Państwo, między innymi taki nowoczesny dom postawili państwo trojanowscy przy Słonecznej z tyłu domu. Ania, no nieważne. W każdym razie oczywiście ludzi, których znam, którym ja bym chciał dać większy wybór tego, jak mogą się budować, ale przecież do głowy by mi nie przyszło, że ma być jakiś faszyzm, który pani mi zarzuciła i mamy czegokolwiek zabraniać. Mamy dawać właśnie więcej wolności, więcej możliwości wyboru. Nie wiem, jak można było mnie źle zrozumieć, ale znów, wszystko to jest wyjaśnione w statucie stowarzyszenia, który jest niezmienny. Od 4 lat wisi w internecie, może tam sobie pani sprawdzić. Każde słowo pod każdym się podpisuje. Wracam do tej uczciwości. Tak, ja mam jakieś poglądy. Ja mam jakieś poglądy, one są jawne. Tylko pan Pomianowski nie ma żadnych, ja przynajmniej nie znam. Dziękuję panie Aleksandrze. Pani Weroniko, przepraszam, ale pan tutaj już długo czeka. No, proszę bardzo. Dzień dobry. Panie Aleksandrze, bo właśnie a propos budowania. Pana poglądy są następujące. Uważa pan, proszę mi poprawić, to jest jeszcze na polach miejskich uważa pan, że nie powinno się budować. Na skarpie okalskiej też uważa pan, że nie powinno się budować. Rejon wokół wiatraka też uważa pan, że nie powinno się budować. A tutaj są mieszkańcy, którzy pytają właśnie, czy na tej skarpie da pan pozwolenie, da pan możliwość budowania, czy obok wiatraka da pan możliwość budowania. I chciałbym, żeby pan powiedział. Miejskie pola, tak samo. Tak, miejskie pola, tak samo. Czy będzie pan postępował zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoimi poglądami? Tak. Gdzie pan nagnie i da ludziom możliwość budowania? Jasne. Proszę pan powie, panie Aleksandrze. Przepraszam. Kolerka, no niestety nie mam tego regulaminu statutu stowarzyszenia przy sobie. Nie pamiętam tam jak każdego słowa. Natomiast nie wydaje mi się, żebym gdziekolwiek mówił w taki kategoryczny sposób, że tu wolno, tam nie wolno, tu wolno, tam nie wolno i tak dalej. Nie przypominam sobie żadnych takich deklaracji. Dla mnie dosyć charakterystyczna jest ten nawyk językowy, który również panu się udzielił, czy ja coś dam. Znów, burmistrz będzie organem wykonawczym woli Rady Miejskiej i wszystko będzie zrobione tak, jak ustawa nakazuje, to znaczy z absolutną, taką do bólu, całkowitą, skrajną transparentnością i przejrzystością. To znaczy, wyobrażam to sobie tak, ustawa daje do tego możliwości, które nie zostały wykorzystane w pełni, ani nawet w małej części, moim zdaniem, że o wszystkim trzeba mówić absolutnie, skrajnie jawnie, absolutnie, po prostu, jeśli ktoś z nas chce od całości, od całej gminy jakiejś decyzji przekształceniowej i tak dalej, to żebyśmy mogli rzeczywiście wybronić się przed spekulantami, przed przekształceniem naszej ziemi, naszej gminy po prostu w maszynkę, w kombajn do inwestowania dla ludzi z zewnątrz, to niestety musimy się na to zdecydować, że każdy z nas, ja również, jeśli będę chciał przekształcić moje działki na polach miejskich, każdy musi stanąć po prostu nagi
i powiedzieć dokładnie, o co mu chodzi, czy ma dzieci, czy ma wnuki, jakie ma plany, o co w tym wszystkim chodzi, żebyśmy my jako społeczność mogli rzeczywiście klarownie się opowiedzieć, czy to buduje naszą gminę, buduje w sensie dosłownym i takim przenośni, że tu będzie rzeczywiście mieszkanie, tu będzie rosła nasza gmina, czy będzie tu po prostu czyjś dosyć obrzydliwy interes. Więc ja nie powiem panu, ponieważ nie będę żadnym baronem i Kazimierz nie będzie moją baronią i nie będę księciuniem, więc nie powiem panu, tu pan może, a tu pan nie może, tu pozwalam, tu nie pozwalam, nie. Zrobimy tak, jak możemy dzięki po prostu samorządowi terytorialnemu sami siebie rządzić w naszej gminie, tylko żebyśmy mieli zaufanie w cały ten proces, to po prostu musi on być tak do bólu, tak naprawdę skrajnie przejrzysty i klarowny. Wszystkie przekształcenia, myślę, że dosyć łatwo jest się zorientować, które to są te kontrowersyjne, muszą być uzasadnione i wtedy z dobrym uzasadnieniem to się wyściskamy nawzajem i damy ludziom przekształcenia, które są im potrzebne. Tylko musi być to zrobione po prostu z uzasadnieniem jawnym dla całej społeczności, żeby nie było wrażenia, że ktoś gdzieś tam w dzikich polach jeden taki rodzynek ma przekształcony, a po przekształceniu już jesteśmy jako gmina zobowiązani ustawą, żeby dociągać tam media i tak dalej. Pakujemy się we wszystkie te koszty. Dlatego, że tam były budynki, to za mają. Więc o wszystkim tak, ale że pakujemy się w te wszystkie koszty, żeby tam był po prostu dom, z którego ktoś korzysta przez miesiąc w roku. Nie mamy z tego oczywiście żadnych fitów, nie mamy z tego dzieci w szkole, natomiast koszty ponosimy. Więc jest jasne, to kurczę, nie jest jakaś wielka filozofia. Na chłopski rozum większość z nas będzie w stanie jednak ocenić, czy ktoś staje z wnioskiem, który jest rzetelny, który buduje przyszłość naszej gminy, dzieci, wnuków, czy ktoś po prostu robi sobie tutaj wakacje naszym kosztem. No, jest to odpowiedź, którą mogę dać na tym etapie. Nie będę paniczykiem, który łaskawie daje albo zabiera. Pańskie pytanie o to, czy ja dam, jest w tym sensie źle postawione. To jak powinien ustawić? Znaczy, że nikt nie będzie mógł... Jeszcze raz. To znaczy, jak pan twierdzi, to że nikt nie będzie mógł zrobić na szóstej klasie ziemi. Jest, ale myślę, że pan doceni, jeśli nawet powiem trochę więcej. W 98 roku, jak nie wiem, czy wszyscy wiedzą, w 98 roku plan przestrzenny, odwołam się do miejsc, które pan wymienił, nałożył taką strefę dosyć niewielką na samym urwisku Skarpy Wiślanej wzdłuż Krowej Wyspy, strefę zakazu zabudowy. I ta strefa, i niestety tak jak już obserwowałem, to nie była tak. Więc tak jak mówiłem, nie będzie nigdy planu, z którego będą zadowoleni wszyscy. Strefa taka, rzeczywiście wyłączenia zabudowy, w rogu między dwoma rezerwatami przyrody, w gminie, w której tak ważna jest turystyka, miała absolutnie wielki sens. Więc są... No więc moim zdaniem miała i tu się nie zgadzamy. W porządku, więc jawne są moje poglądy. Moim zdaniem w granicy rezerwatu przyrody jednego drugiego nie ma to sens. Jeśli pan się nie zgadza, będziemy sejmikować. Tak jak polska tradycja mówi, wolni Polacy na zagrodzie, równy wojewodzie, siadają do kupy, jest mapa, dyskutujemy. I tej dyskusji nie będziemy mieć teraz, dzisiaj, o każdym takim punkcie, natomiast jesteśmy samorządni. Dobrze. I to chciałem powiedzieć przede wszystkim. Proszę pan, chodzi pan na Cypr, tam na Bertusze, nie? No. Tam można budować. Tam do Wisły jest 300 metrów, a tu jest prawie kilometr. No. Jak tu kolega mieszka. No. W czym pan widzi problem? Pół kilometra różnicy. Nie, no może... Tam też jest park. Dobra, więc powiem panu tak. Ja sobie żeby ta dyskusja nie była za długa. Ja panu jasno mówię i może pan w internecie, pani Weronika się właśnie przypomniała, stronę stowarzyszenia i tak dalej. Możecie to wszystko sprawdzić, możecie sprawdzić moje poglądy i możecie kalkulować, co jest lepsze. Człowiek, mam nadzieję, że jednak mogę to o sobie powiedzieć, uczciwy, z którym nie zgadzacie się we wszystkim, ale z którym się umawiamy na to, że wykonujemy zadania samorządu, będziemy sejmikować, będziemy debatować, będzie po prostu uczciwie,
czy ktoś, kto nie ma żadnych poglądów, obieca wszystko, a potem znowu będą brudy, 20 lat procedowania, znowu sądy, znowu plan jest teraz, przypominam, przed Sądem Administracyjnym w Warszawie, zobaczymy, co z tego będzie, będzie śmietnik, więc oczywiście, jasne, mówię tu wprost, owszem, przy rezerwatach w gminie tak turystycznej jak nasza, punktowo strefy wyłączone z zabudowy mają sens, ale gdzie te strefy, jakie, o tym wszystkim można debatować, tylko musi być to robione uczciwie i z otwartą przyłbicą. Ja nie będę miał problemu z tym, żeby panu powiedzieć, gdzie się nie zgadzamy. Koniec końców wszyscy zyskają na elementarnej uczciwości w Radzie Miejskiej, nawet jeśli, i oczywiście na stanowisku burmistrza, nawet jeśli w tych czy innych sprawach się nie zgodzimy, to może pan być pewien, że ja, jeśli się z panem nie zgadzam, to z powodu takich czy innych przekonań, ale nie dlatego, że za mną stoi jakiś większy, który mną steruje i który mi mówi, jak ma być. To jest ta różnica. Ale nie dogodzę wszystkim, nie chodzi o większy, czy są małe działeczki. Dobra, szanowni państwo, bo tu już następne osoby czekają w kolejności i tak, obiecałem tutaj Magda i Jarek i potem jeszcze pani Weronika chciała, to tyle na razie. Co ja też jeszcze mam i Bartek jeszcze chciał, to powołał pani Weronikę, żebyśmy jednak mieli jakiś porządek, nie przerywajmy sobie nawzajem. Proszę bardzo. Dobry wieczór, większość z państwa mnie tu zna, nazywam się Magda Drabczak. Ja mam do pana takie pytanie, ponieważ na pana stronie internetowej pojawiła się wypowiedź, że powstanie droga, myślę, że mieszkańcy Okala o tym wiedzą, która będzie prowadziła do pana Godlewskiego. Mam takie pytanie, skąd ten pomysł się wziął i taka narracja? Ja chciałabym usłyszeć odpowiedź, więc ja zadam pytanie, poproszę odpowiedź. No to mnie pani rzeczywiście zaskoczyła. Skąd taka narracja? Pan co pan o tym mówi? Pan Godlewski o tym mówi. Ale ja bym chciała odpowiedź na moje pytanie. Na sesji nawet. Czy mamy, tak, mamy, wie pani co, może potem w przerwie pójdę do samochodu. Nie, ja nie chcę przerwieć, W samochodzie mam taki A3 wydruk kolorowy, zdjęcia z ortofotomapy geoportalu właśnie tej drogi, bo myślałem, że może będzie o tym mowa i w końcu nie wziąłem tego wydruku, chyba jest w aucie. Proszę pani, no rzeczywiście jestem zdziwiony pani pytaniem, jest to rzecz tak elementarna. Moja odpowiedź, ale chciałabym nie, nie dobrze, niech pani nie posłucha. Wydaje mi się rzeczą, może tak, powinniśmy ustawiać samorząd i politykę i to, jak się tutaj dogadujemy, jak funkcjonujemy. Oczywiście tak, żeby nie było korupcji, jasne, żeby nie było przekrętów, prywaty i tak dalej, ale coś więcej. Powinniśmy organizować samorząd tak, żeby nie było możliwości podejrzenia. Ja nie chcę wiedzieć, jak powinno być, żeby nie było, tylko pytam, skąd wzięła się ta narracja, że będzie budowana droga do posiadłości pana Godlewskiego. To jest moja odpowiedź, więc powinniśmy tak się urządzać, żeby nie było możliwości nawet podejrzeń o jakąkolwiek prywatę. Powinniśmy unikać sytuacji, w których pod sam koniec kadencji pojawia się naprawdę dość droga inwestycja. Pół miliona. Nie, 700, 600 czy 700? Wy państwo, przepraszam, bo oczywiście... 600 tysięcy dokładnie jest w tej budżecie. Mam tutaj... bo mi się wydaje, że to było 700. Było 700, ale jest... Po przetargu. Tak, przepraszam, rzeczywiście było 700, jest zmiana na 600. W tej chwili kwota nie ma dla mnie znaczenia. Ja pytam, skąd się wzięła ta narracja? Czy jeżeli mieszkałby tam ksiądz, lekarz albo zwykły Nowak, też ta narracja byłaby taka sama, że będziecie budować drogę za 600 tysięcy za milion, bo mieszka tam Nowak? Wtedy byłaby to droga za 600 tysięcy do tego czy tamtego, oczywiście. W tym wypadku jest to pan Godlewski. I że, już kończę, bo... Jako sołtys muszę sprostować. Nie ma. Ale ja najpierw sprostuję. Dobra, nie, już jeszcze nie odpowiedziałem do końca na pani pytanie, bo jest naprawdę, no faktycznie jestem im zdziwiony. Proszę pani, gdybym... Dam pani może inny przykład. Z tego okręgu teraz radnym jest Krzysiek Nieradka.
Krzysiek Nieradka jest moim sąsiadem i jedzie się do nas tak jak na cmentarz przez taką trylinkę, już trochę skopłowaną. Jeszcze wy macie do... Jeszcze mamy dobrze, absolutnie. To mają gorzej. Przez 5 lat ta trylinka, tam wielka kałuża, tam i tak dalej, nie została poprawiona, nie było tam żadnych inwestycji i moim zdaniem bardzo dobrze, Krzysiek Nieradka nie chciał stwarzać wrażenia, że garnie do siebie przełożenia paru trylinek. Jest radnym, więc tym bardziej ta ulica jest stracona, no bo przecież wiadomo, to trochę tak, gdybym ja został burmistrzem i robił asfalt na swojej ulicy, no na ostatnia będzie moja ulica, pewnie sąsiedzi na mnie nie zagłosują, bo będą wiedzieli, że po prostu nie wypada. Sytuacja, w której na sam koniec kadencji robimy naprawdę kosztowną drogę do dwóch adresów, jest, proszę pani, po prostu wstydem, no jest to obciak, to znaczy, no po prostu żenada, no te pieniądze są potrzebne w Męćmierzu, no choćby na drogę przez środek wsi, gdzie jest dom po każdej stronie. I czekamy 40 lat. I czekają 40 lat. 700 tysięcy czy 600 byłoby bardzo potrzebne do tego odwiertu w Kolewiance, żeby tam dołożyć, bo potrzebujemy wody. Droga, mam wrażenie, że gdyby pan wiceburmistrz miał trochę więcej poczucia godności, no to jednak drogę do własnego domu bardzo by radę prosił, żeby zrobiła jak najpóźniej, bo po prostu to jest, no aż wstyd mówić, no po prostu ja teraz, to są to może afrykańskie ja teraz panu odpowiem na pytanie, jakie było założenie tej drogi, tak. Ponieważ ja reprezentuję okręg tak. Sama zabiegałam o drogę, tak. Która zaczyna się w miejscowości Dąbrówka, tak. Biegnie wzdłuż lasu koło pana Wiesława Wichy, tak. I chciałam, żeby ona była na trwale utrwalona, tak. Tak, żeby była, nie wiem, tłuczniem. Tak. Padł pomysł asfaltu, fajnie. Świetny pomysł. Tak. Potem zrodził się na pomysł, że fajnie by było połączyć dwie miejscowości. Tak. Miejscowość tak Dąbrówka z miejscowością Okale. Tak. I to jest właśnie realizacja tak tego problemu. Tak. Więc nie rozumiem, skąd jest ta narracja, że pan wiceburmistrz Godlewski buduje sobie drogę asfaltową. Tak, ja siebie buduję drogę. Często jeżdżę do Wieśka Wichy po tych domach i tak dalej. No wydaje się, że trzeba to robić przede wszystkim tam, gdzie mieszka większość ludzi, czyli od strony Dąbrówki, tam gdzie jest tak? Dużo domów. I ma pan rację, jakby zadał sobie pan trud, to sprawdziłby pan, że prace projektowe trwają i to wszystko nie da się, jak pan dobrze mówi, zrobić tak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, tylko trwa to trochę czasu i pracy. No ja rozumiem, że tu jest już przetarg. Ale wie pani, jak to jest wiedza ogólna, że właśnie droga ma być od remizy, od tej właśnie, do pana Kryskiego. To wszyscy o tym mówią. Cała wieś o tym mówią. Ale ta droga ma być od Okala do Dąbrówki, nie do pana Kryskiego. Nie wyrażam zgody, żeby ona się nie zaczęła. Zgodę nie zbuduje pani takiej drogi. Potrzebujemy takiej drogi. Szanowni Państwo, muszę uspokoić tę dyskusję, bo do niczego nie dojdziemy, jak będziemy mówili wszyscy. Pani Magda swoje powiedziała. Temat drogi uważam za zakończony. Mam jeszcze jedno pytanie. Mieszkańcy tutaj podnoszą temat trudnych warunków dojazdu do centrum, do Puław, na zakupy. Jakie pan widzi w tym rozwiązaniu? No więc znów. 700 tysięcy się znalazło na tę drogę, ale żeby dopłacić do EMEK 300 tysięcy, to już gmina była za biedna. Powiem pani... I to znów odpowiem na pana pytanie. To jeżeli, nie wiem, mieszkańcy mogą tego nie wiedzieć, ale pan jako kandydat na urząd burmistrza powinien pan wiedzieć, że co roku w budżecie gminy zabezpieczane są pieniądze i EMKi są dotowane. Tak, i w 2020 roku taka dotacja była 330 tysięcy, tak. W 2023 tak. Roku 471 tak. Tysięcy, a na 2024 rok mamy 500 tysięcy. Tak. I nawet jeżeli byłby to milion, to nikt nie będzie puszczał w cudzysłowie EMKi przez Okale, Dąbrówkę, nie wiem, Kazimierz czy Bochotnicę, jeżeli będzie jeździła w niej jedna osoba. Dobrze pan wie, że są robione statystyki, ile osób jeździ tą komunikacją, czy jest to rentowne, czy jest to opłacalne. I myślę, że najważniejsze, jeżeli pan by się w tym orientował, świetnie pan by wiedział, że dopłata do EMEK idzie z tak zwanego budżetu teraźniejszego, z budżetu, zabrakło mi słowa, zaraz znajdę. Z dochodów bieżących. Z dochodów bieżących, tak. Natomiast inwestycje są robione z budżetu inwestycyjnego i tych dwóch paragrafów, tych dwóch zadań nie można ze sobą mieszać.
ponieważ jest to niezgodne z przepisami. Dziękuję to... bardzo, tyle mam do dodania. Tak, ale czy jeszcze jest Pani ciekawa jakieś moje riposty, czy to było... No takie... uważam, że nie ma Pan tutaj racji, mieszając drogę dochód inwestycyjny z... Dobrze, ale niech Pan powie, ta droga, przy której przypadek, zupełnie przez przypadek mieszka Pan... Nigdy. No to znaczy, no właśnie... No, ale szanowni Państwo, ludzie, te garstka tych ludzi musi poruszać. Tak jest. U nas będzie nigdy nieopłacalne to. Więc po co kolejne dotacje? Ale, tego, ale po do prostu powinno być. Bo ludzie mieszkają i powinno być. Nie wszystko. Ani raz w niedzielę tylko. Bo nic nie wyjdzie. Pan Aleksander Niech nam Pani przypomni w takim razie, bo znów to rozróżnienie oczywiście budżetowe jest o tyle ciekawe, że w dużej mierze budżet nam się rozrósł, tak się nadmuchał przez pieniądze z Polskiego Ładu. Wszystko dostaliśmy dotacji na drogę, przez której przez przypadek mieszka Pan Godlewski? Nie wiem. No powinna Pani wiedzieć, bo jest Pani radna. Tak, no więc proszę Pani, no ze wszystkich dróg, jakie tutaj budujemy, to akurat droga, przy której przez przypadek mieszka Pan Godlewski, póki co te 600-700 tysięcy pójdzie po prostu od razu. Z kasy bieżących. Nie ma żadnej dotacji na tę drogę, natomiast okazało się, że jest ona tak ważna, że musimy się wykrwawić na nią od razu. Nie jest dotacja. A ile? Nie, około połowa jest na pewno. Z Polskiego Ładu? Połowa jest na pewno. Na pewno 100% nie. To jest nieprawda. Nie ma żadnych, wszystko w 100%. Mieszka więcej ludzi. Jeszcze dlatego jedna... nie rozumiem narracji, że droga jest robiona tylko to. No zaraz ja pewnie tłumaczę. Nie ma osób niestety... Proszę Pani, wiedza jest ogólna. Dlaczego Pani tak nie tłumaczy na sesjach? Wszystkim jest potrzebna dzisiaj. Wiedza jest ogólna, że właśnie droga ma być doprowadzona do posesji Pana Górnego. To niech Pani to wyjaśni właśnie. Na sesji niech to Pani wyjaśni. No to ja właśnie pytam. Szanowni Państwo. Uważam, że temat drogi mamy zakończony. Bo tak jak Pan Leszek... Niech Pani wie. W tej kwestii, to jeszcze Pani Pani Marku, ja jeszcze w kwestii tej drogi, ja odnoszę tego, co Pani powiedziała. Na jednym z ostatnich zebrań, bo na ostatnim nie byłam w zebraniu, bo stwierdziłam, że to, co się podejmuje, właściwie nie ma żadnego odzwierciedlenia, więc na zebrania już nie chodzę, ale na jednym z ostatnich byłam, kiedy Pan Burmistrz powiedział, że Pan Wiceburmistrz, Pan Godlewski, że będzie lany asfalt na Wokalu i tak dalej, będzie droga tu do końca Okala. Wszyscy się cieszyli, bo droga jest potrzebna i dobrze się sprawdza. I wtedy na tym zebraniu zapytałam Pana Godlewskiego, czy nie dałoby się, żeby od strony właśnie Okala zrobić projekt i połączyć tę drogę z Mięćmierzem, katastrofalną, jaką mamy, przez miejscowość Mięćmierz. Pan Godlewski powiedział, proszę Panią, to nie tak szybko. To musi być zrobiony plan. To muszą być zapewnione pieniążki, musimy się postarać o jakieś dotacje. To nie jest tak, wie Pani, na razie zrobimy Okale, pomyślimy w przyszłości. Okazuje się, że nic podobnego, bo jak można, to jest. I można w pole i niech będzie, jeżeli potrzebna jest, niech będzie. Ale chyba, jeżeli tam są 3 domy, a u nas jest numerów ponad 30, to chyba zasadne jest, żeby tę drogę do miejscowości zrobić. A nie traktować nas jak banitów albo Indian, o których się już pisze, że jesteśmy zamknięci w rezerwacie. Bo do tego naprawdę dochodzi. Bo jeśli można zrobić w pole, teraz się planuje do wiatraka. Przepraszam, niech będzie to wiatraka, ale może nie w tej kolejności. Zróbmy najpierw w tym Mięćmierzu. Nieważne, czy to będzie bruk, czy to będzie ta trylinka taka jezdna, ale niech będzie taka z prawdziwego zdarzenia. A nie zabiegamy o to, o tamto. Każdy ma prawo do życia, a teraz już przeraża mnie ta droga do wiatraka, bo proszę Państwa, owszem, niech tam auta jeżdżą, ale gdzie będą parkować? Tam są wszędzie działki prywatne, tam nie ma parkingów w uprawach. No trzeba się nad tym zastanowić, co jest ważniejsze, czy my, tubylcy, ludzie z dziada, pradziada, czy ktoś, kto przyjeżdża raz na jakiś czas i on musi mieć dojazd. Niech on się przespaceruje. Turysta, co mnie obchodzi turysta? Przyjechał, niech zwiedza nie z samochodu, tylko niech idzie pieszo. Bo w Kazimierzu już widzę, że się jedzie i zwiedza Kazimierz z samochodu. No litości, niech wyjdą, niech zwiedzają, a mieszkańcy niech go jadą.
Może tak zaprzeję. Przepraszam, że czasami pominę kolejność, ale tu pan jeszcze nie miał głosu. Nie, on już miał zebranie wiejskie. Ostatnie zebranie wiejskie, pan Wilce, no proszę, było zebranie wiejskie, na nim nie byłem właśnie, podobnie jak pani Mariola, już nie chodzę, że było powiedziane, że fundusz sołecki będzie w części przeznaczony na drogę, utwardzenie drogi do wiatraka, a druga część będzie na tych leżących. No, milicjanty. No. Tak właśnie było. I była też mowa o tym, że druga mowa była tego rodzaju, że fundusz sołecki będzie przeznaczony na plan do tej drogi właśnie mińskiej. Na plan. Fundusz sołecki na plan tylko i wyłącznie. Ale fundusz, a dalej co będzie w ogóle? Nie na plan, na utwardzenie obu. No, no właśnie, ale no, tak, utwardzenie, ale ile? No właśnie, nie, nie było mowy o asfaltach. No właśnie, tak. No właśnie, była mowa o asfaltach. Słuchajcie, mogę, bo widzę zaczynacie. Dobra. Słuchajcie, poczekaj. Bo zaczynacie już pleść tak, jak nie pleść. Przy mińskiej drodze nie mieszka tylko pan Godlewski. Było zebranie wiejskie, na którym cała wieś, w sensie tych osób, które były, zdecydowały, że przeznaczamy część pieniędzy na przygotowanie planu. To nie jest tak, że ze sołtys zrobił, czy ktoś se zakręcił. Nie będzie jakiś propaganda. A czemu to nie śmierzamy do planu? Bo Mariola pozdrowiny ja zarobka. No na pewno. Zaraz, czekaj. Byłaś na ostatnim zebraniu. Nie chodzę, bo już społeczność. Kto zabił? Ja zabiłem. Ja zabiłem. Powiedz mi, w czym ci zabiłem? Zaraz. Dwa. Mówicie o drodze do wiatraka? Dobrze. Poczekaj. Mówicie o... Nie, teraz ja powiem do końca. Dobrze, powiem, no, ale niech się uciszy. Mówicie o drodze do wiatraka, nie jeździcie tam tędy, nie chodzą turyści. Po czym chodzą? Poczekaj. Ale na pole dziesiątnikiem mogę pojechać. Poczekaj. Pytanie moje było, które podnosiłem w rękę. Co pan burmistrz ma w ten czy inny? Co z tego, że my wysypiemy pięknie, wydamy pieniądze w tej gminie, znaczy w tym miejscowości czy w innej? Skoro mamy dziesiątki jeepów, wkładów, które to wszystko rozpierdzielą po pierwszym tym. To nie masz budować, tak? Co? Co? Śmieszne. A co, nie utrzymałoby trochę? Dostałem pytanie z Urzędu Miasta. Czym utwardzamy? Bo jeśli byłaby możliwość, asfaltem rozrobimy, a ja powiedziałem tak. Mały problem. Betonem? Lesiu, nie wtrącę się. Ale dlaczego się nie wtrąca? No bo takie komentarze nie w stanie i powie. No zaraz powie. Zaczekaj, dajcie mu powiedzieć. Dlaczego nie powiedzcie, dlaczego nie miałbym nie powiedzieć, że asfaltem? Ja wiem, kuje asfalt w oczy w pierwszym momencie. Ale utwardza. Jest najtańszy w tej chwili, jest najtańszy. Nie ma sprawy, to nie musi być asfalt. Ale... Zróbmy czymś, co będzie również trwałe. Co będzie... pieniądze. A co mnie to obchodzi? Ale to mi śmierzasz. Skoro Urząd Miasta twierdzi, że ma pieniądze... Ale możesz powiedzieć, ale tam są mieszkańcy, u których ja głową ręczę, bo jestem... Mariola, ile poszło pieniędzy na tą drogę do Miedźmierza? Do Miedźmierza? Ale z Solinie to jest na Albertowskę droga. Ale już ten zbiór popłynął do Wisły. Gdzie tam droga do Miedźmierza? Te płyty, zaraz. Te płyty, o których przecież poszły ciężkie pieniądze, no okazało się, że było dopilnować. No. A to znaczy, co miałem dopilnować? Co miałem układać płyty? Państwo, miałem układać płyty? Nie, panie Bartku, słuchajcie, to najlepiej nie róbmy nic. Tak jest. Pani Mariolu, panie Bartku. No to jeszcze w takim razie są pisa, bo ja... Już mamy kandydata. Proszę bardzo. Bo ja jestem za tym i byłem, żeby cokolwiek robić, bo nikt tego asfaltu nie zginie sobie do kieszeni i nie schowa. No ale zrób jeśli nas zrobisz tu asfalt, tak zaraz, jeśli zrobisz tu asfalt, to można połączyć później okale z Dobrówką i puścić busa, który będzie jeździł, będzie ludzi zabierał. Tak. Można, no, można. Się można. To znaczy, co? Ten mięśnierz nie wychował. Jestem przekształcony życie moje. Ale Mariola, no weź. Weź. Nie rozumiem tego, bo ważniejsze są rzeczy. Co jest ważniejsze? Na przykład droga do nas.
To jest ważne. A czy ktokolwiek powiedział, że nie jest ważna? No powiedziałem, że ważna. Przepraszam, powiedziałem, że jest również ważna, bo dziesiątki osób tam będzie. Niech idą spacerem. Aha, niech idą spacerem. No my też nie rozumiemy, zajmujemy się spacerem do miasta, nie? Ja chodziłam tyle lat. Ja też chodziłem i nie płaczę. Nie, albo coś robimy, albo będziemy wiecznie dorzekać i nigdy nic nie zrobimy. Proszę mnie nie przekrzeszniać. Co cię przekrzeszniać? Bo taka jest sprawa, że nie dbasz o mięśniesz absolutnie, nawet o to, żeby był jakiś plan zabezpieczony, pieniążki na drogę, żeby ją był. Co tam się dzieje? Panie Bartku, wiesz co? Pani Marionu, panie Bartku, ja przepraszam, ale naprawdę... Muszę przerwać głośną wymianę zdań i przerywać. Sami ja rozumiem, co pisał. Zapraszam pani Bartku, żeby pan został. Nie, słuchajcie. Panie Bartku, zapraszam naprawdę, żeby pan został. Instytucji, żeby coś można było załatwić, po to, żebyś mi teraz mówiła, że ja nie dbam o coś. Zanim pan wyjdzie, mogę poprosić. Jest Wody Polskie, jest powiat, jest tego. To nie jest tak, że w kieszeni mam i wydzieram. Ale Wady, to się unosisz, zabierasz zabawki w piaskownicy. Zabieram zabawki, bo nie sztuka jest komuś nawciskać, jeśli nie ode mnie to zależy. Szanowni Państwo, przepraszam, ale przerywam tą dyskusję. A skąd wiesz, o co zabieram? Panie Waldku, czy ja mogę poprosić o chwilę uwagi? Naszą dewizą, i chciałbym, żeby to było naszą dewizą, żeby... Mamy różne poglądy, różnimy się, ale żebyśmy w sposób kulturalny ze sobą prowadzili dyskusję, a nie przekrzykiwali się. Jeżeli się będziemy przekrzykiwali, tutaj zarówno do pana Waldka, jak i do pani Mariolu. Ja przepraszam, tak, ale... Nic z tego nie wyniknie. Dajmy wypowiedzieć się, jednej stronie dajmy wypowiedzieć się. Nie możemy się unosić i gniewać za to, że ktoś ma inne poglądy, bo nie dojdziemy nigdy do niczego, wtedy, a ktoś za nas zdecyduje. Ale my tak mówimy o bezczynności sołtysa, tak, ponieważ jest taki urząd. Ja tylko mogę powiedzieć tak, podsumowując ten fragment dyskusji, że wynika z niego, że są rzeczy ważne do zrobienia w gminie i mniej ważne. I powinna być gradacja tych potrzeb, żeby najpierw wydawać pieniądze na te bardziej ważne rzeczy, bo nikt tutaj chyba nie powiedział z obecnych, że to jest nieważne, że ta droga jest nieważna, czy ta droga jest nieważna, czy ta inwestycja jest nieważna. One są wszystkie ważne i potrzebne też mieszkańcom. Nieważne, że, czy to jest mieszkaniec, który mieszka tu miesiąc przez rok, w ciągu roku, czy dwa tygodnie. One są wszystkim potrzebne, ale jest też ważna gradacja potrzeb. I o tym tutaj mówimy. I o tym mówiła pani Mariola, że ważna jest gradacja. I tak to trzeba zrozumieć. Oczywiście zawsze państwo, co obiecał Aleksander, macie ten głos decydujący. I obiecał stać na straży tego, żeby słuchać państwa decyzji podjętych w sposób demokratyczny, a nie na zasadzie przekrzykiwania się i kto ma silniejszy głos. Czy tak to mogę podsumować, panie Aleksandrze? Dziękuję bardzo. Tu jeszcze pan Ryszard chciał słowo ad vocem powiedzieć. Proszę bardzo. Szanowni państwo, powiem tak. Niepotrzebne te emocje. Sprowadzam wszystko do jednego. Do planowania. I do strategicznego rozwoju miasta i gminy. Jeśli będzie wszystko zaplanowane, jeśli będziemy wiedzieli, jakie mamy potrzeby, nawiązuję tutaj do takiej strategii, co opracowałem dla Pawła, gdzie też mamy potrzeby bieżące, mamy sprawy takie, które czy potrzebujemy załatwić jeszcze w tym roku, ale mamy też takie, które załatwimy, jeśli będzie można, za 5 lat, a może jeszcze później. I nie ma spraw nieważnych, wszystko jest ważne. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, czego chcemy. Trzeba to wszystko ująć w jakimś dokumencie i dobrze byłoby, żebyście państwo jako sołectwo przedstawili właśnie, nie wiem, czy plan, potrzeb na przykład, czy taką strategię właśnie rozwoju dla siebie.
co byłoby wykorzystane do planowania, do opracowania strategii, po pierwsze w urzędzie i później przełożenie tego na plany. I wtedy nie będzie takiego zamieszania, krótko mówiąc delikatnie. Nie ma spraw nieważnych. Wszystko jest ważne, tylko kwestia gradacji i możliwości, bo możliwości są też ograniczone i rzutują tutaj na to, co kiedy będzie można zrobić. I ostatnie zdanie. Nie oczekujcie Państwo od kandydata na burmistrza, że on teraz będzie deklarował, że on tę działkę załatwi, że on tutaj drogę zrobi i tak dalej, bo to nie jest czas taki na deklarację. Jeśli będzie zrobiony plan, czy to dotyczący planowania przestrzennego, mówię tutaj o tym harmonogramie zmiany tego planu, czyli częstotliwości zmiany tego planu przestrzennego zagospodarowania, czy czegokolwiek, co będzie zaplanowane, to za wcześnie, żeby kandydat na burmistrza deklarował w tej chwili na okalu, pojedzie do Pankarce, też naobiecuje, bo przecież też będą pytali, a kiedy chodnik będzie dokończony i tak dalej, i tak dalej. Nie oczekujcie tego. Oczekujcie jakiegoś podejścia otwartego na wszystkie problemy, uporządkowanie pewnych tematów, na rozwiązanie systemowe przede wszystkim, a nie na puste deklaracje, bo szczerze mówiąc, czego Państwo oczekujecie, że działkę pan załatwi tutaj przyszły burmistrz? Ja nie załatwi. Oczekujemy, wiemy, jakie kandydat na burmistrza ma poglądy i wiemy, że sprzeciwia się pewnym działaniom, dlatego się ludzie pytają. No akurat w tych miejscach, w których pan Adamski sugeruje, że nie chciałby, żeby coś się budowało, ludzie chcą. Ale burmistrz, nie chciałbym zauważyć, że burmistrz jest organem wykonawczym. Organem stanowiącym jest rada. Organem stanowiącym jest rada. Ale to nie rada chodzi i mówi tu można, tu nie można. To burmistrz przygotowuje, pokazuje, w którym miejscu i przedkłada radzie. Tak, oczywiście. Może pozwolę sobie w tym momencie wtrącić się i wyjaśnić. Tak, rzeczywiście. To burmistrz robi, jest autorem planu. Burmistrz robi ten projekt planu. Rada go potem zatwierdzi. Rada może go zatwierdzić lub nie. Rada może na przykład powiedzieć burmistrzowi na etapie dochodzenia do tego finału, że tu trzeba jeszcze te tereny na przykład poszerzyć lub nie. Ja teraz powiem tak, przypominam sobie, jak było konsultowanie planu, pamiętam, jak pan mówił o tej działce w środku, tak, pamiętam to dokładnie. I też, proszę pana, na pewno pan wnosił uwagi do planu. Dużo. Tak. I teraz, proszę państwa, pamiętam, jak był uchwalany ten plan. I oczywiście było mnóstwo uwag do planu i wszystkie praktycznie, tam może pojedyncze jakieś uwagi zostały uwzględnione. Proszę? Tylko moja została cofnięta. Ja nie odniosę się do pojedynczych działek, bo jako radny naprawdę nie jestem w stanie zapamiętać, która jest czyja działka, która uwaga. W każdym bądź razie powiem tak, 99% uwag, które były do planu, zostały odrzucone. Plan został nam jako radzie przedłożony i narracja burmistrza, z którą muszę powiedzieć, że częściowo się zgadzam, ale nie do końca. I takie stanowisko jako radny prezentowałem. Narracja burmistrza była tak, że wiemy, że ten plan jest w wielu miejscach niedoskonały. Niemniej jednak, żeby dać ludziom możliwość budowania się, to musimy ten plan jak najszybciej uchwalić, ponieważ ludzie czekają na budowę i chcą się budować. Natomiast zaraz po uchwaleniu tego planu przystępujemy do nowego sporządzania planu i
Te wszystkie niedociągnięcia, które tutaj są, będziemy starali się uwzględnić. Taka była narracja mniej więcej pana burmistrza, może tam nie w szczegółach coś powiedziałam. I muszę powiedzieć, że akurat z tą narracją się zgadzam. Zatem jako radny spojrzałem na ten plan. Oczywiście nie jestem w stanie, jak mówię, jako radny wszystkich tych niuansów wychwycić, bo to jest naprawdę trudne. My jako radni też nie znamy terenu całej gminy. Niemniej jednak starałem się patrzeć na ten plan jako radny. Ja osobiście pod kątem takim, czy są tam, czy nie ma tam zapisów takich, które na przykład w jakiś sposób zepsują plan na tyle, że potem się nie da tego naprawić. Bo jeżeli przykładowo jeszcze tam czyjaś działka nie została uwzględniona, bo na przykład nie ma jej w studium, nie? I z tego względu nie została uwzględniona, te rzeczy da się potem jeszcze w następnych rzeczach. Ale na przykład, jeżeli się podejdzie do tego planu w sposób taki, że gdzieś wybuduje się, da się możliwości zabudowy takie, które zniszczą nam tak krajobraz albo zabytkowy centrum Kazimierza, no bo tu chodziło o plan dla Kazimierza i Męźmierza Okala, tutaj tych okolic, prawda? Tak nam to zniszczą, że na przykład już potem nie da się tego cofnąć, no bo jak ktoś będzie miał bardzo duże możliwości zabudowy na przykład na jakiejś działce, a my na przykład za 4 lata dojdziemy do wniosku, że to jest za daleko, on zawsze nam może wtedy powiedzieć: hola, ja mam już prawa nabyte planem, który żeście uchwalili wcześniej i ja już poczyniłem pewne inwestycje w kierunku, sporządziłem na przykład projekt planu, zacząłem budowę, a wy mi teraz zakazujecie i będzie miał rację ten też. Więc wnosiłem o takie przyjrzenie się temu planu. Między innymi ja osobiście tutaj wnosiłem o to, że te możliwości zabudowy są zbyt daleko idące, jeżeli chodzi o teren na między Krzywym Kołem a ulicą Lubelską. I już Państwu tłumaczę, dlaczego tak uważałem. Otóż uważałem tak dlatego, że oczywiście chcę, żeby ten teren był zabudowany. To nie ulega wątpliwości. Tutaj nie dyskutujemy o tym. Natomiast uważałem tak dlatego, że jeżeli mamy w planie zapisy, że w rynku wysokość zabudowy 11 metrów, po przeciwnej stronie... Za chwilę. Nie, ale proszę się nie obrazić. Znowu rozmawiamy o historii. Ludzie chcieliby porozmawiać o teraźniejszości, dobra, i o tym, jakie poglądy ma pan burmistrz. Nie tłumaczę w takim razie, No znowu wracimy do interesującej dywagacji. Dlaczego tak głosowałem, dlaczego tak do tego podszedłem, bo to pana nie interesuje, państwa też rozumiem, więc nie tłumaczę, oczywiście. Ale powiedziałem, nie róbmy rzeczy, których się nie da cofnąć, prawda? I teraz, proszę państwa, plan został uchwalony, nie 100% głosów, ale chyba 3 było przeciwne, czy coś takiego, nieważne. Plan został uchwalony, prawda? Ale spójrzcie, że ten plan tak naprawdę to on był oparcie dla iluś tam kilku osób, a tak naprawdę cała masa mieszkańców jest niezadowolona z niego. I teraz dość szybko po uchwaleniu tego planu burmistrz przedstawił uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, bo taki jest wymóg, żeby ten plan ogólny był sporządzony, bo nie rozpoczynał jak gdyby nowego planu, bo mówi: za chwilę będziemy mieli obowiązek. I też się zgadzam z panem burmistrzem. Za chwilę będziemy mieli obowiązek sporządzenia planu ogólnego, to my nie zdążymy uchwalić planu tego według obecnych przepisów, bo za chwilę już się przepisy zmieniają i musimy robić plan ogólny. No i ta uchwała została przyjęta o planie, o przystąpieniu do planu ogólnego, no ale póki co to tak, nic dalej się nie zadziało. Myśmy już jak dawno podjęli tą uchwałę? No dość co najmniej z chyba koło roku, nie, historyczna, nie. Coś tam koło roku chyba będzie, jak myśmy podjęli tą uchwałę i praktycznie ciągle nic. No rozumiem, że są jakieś przeszkody merytoryczne, nie wiem do końca, bo naprawdę
My jako radni też nie jesteśmy w stanie do końca tego rozstrzygnąć. No ale taka jest jak gdyby semantyka działania pana burmistrza i urzędu. Czyli tak jak mówię, no, z pewnymi rzeczami co do działań pana burmistrza mogę się zgodzić, ale z pewnymi się też nie zgadzałem. I teraz ktoś powie na przykład, że ja blokowałem plan. Ja chciałem, żeby ten plan był uchwalony, ale nie w takiej formie, która zaszkodzi Kazimierzowi. No i to trzeba sobie jasno wyjaśnić. Nie rozwijam tego. Jedno zdanie, proszę. Powiedział pan, że nie można wracać do historii. Otóż już pan... Nie, jedno zdanie. Tutaj, na tej... Właśnie tutaj, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Pan Jarek powiedział, że burmistrz, chcąc dobrze ludziom, dokładał te plany i tak dalej. Proszę pana, to był tylko wybieg. Ustawa mówi jasno. Ma być wyznaczony termin na składanie tych wniosków. Zamykamy to, robimy plan. Proszę pana, jeżeli by była dobra wola, i to nie mówię o tym burmistrzu ostatnim, bo to było od dawna robione. To było szereg burmistrzów. Jedynie nie manipulował planem Pisula, ponieważ zajmował się szkołą. Nie przeszkadzał, ale poprzedni burmistrzowie wykorzystywali to i już tłumaczę. Jest 900 wniosków. Zamykamy te 900 wniosków i nie dokładamy tych 1200, bo to przez lata wzięło. I tu jest problem. I jeżeli my nie staniemy w prawdzie i nie powiemy o tej historii radnym, musimy tak zrobić i nie będzie z szczerości burmistrza, dobrej woli, to my możemy tutaj deklaracji milion złożyć. Jedno pytanie mam do pana. Jeżeli pan by był uprzejmy, może pan powiedzieć, bo pan powiedział, że ja wszystko blokuję. Pan nie wyraził zgodę na tę moją działkę. Pan napisał, rada napisała, że ta działka jest pod zadrzewienia, a na tej działce od 37 roku nie rośnie żadne drzewo. Ja odwołałem się do was i wy nie daliście mi nawet na to odpowiedzi. I słusznie, ale nie Kowalski. Nie Kowalski. Między innymi pan. Nie, tak? Właśnie nie. Ja głosowałem w planie przeciw. Dlatego, że radni w ogóle nawet nie chcieli słuchać pana, przeczytać pana uwagi. Radni, większość rady. No, ale nie Kowalski. No, widzi pan? A Kowalski czytał? Tak, ja czytałem. A reszta nie. Tak, reszta nie. No, muszę tutaj niestety powiedzieć prawdę, tak? Myśmy chcieli, żeby każdy wniosek był rozpatrywany każdego mieszkańca, każda uwaga, żeby była rozpatrywana oddzielnie. Ja napisałem uwagę, tak. Ja nie dostałem odpowiedzi. Wniosek pana burmistrza był taki, żeby uwagi ad bloc głosować wszystkie razem. Oczywiście pan burmistrz ma do tego prawo, ja nie mówię, że nie. Tylko nie uważam, żeby to było uczciwe. No oczywiście większość rady zdecydowała tak, jak chciał pan burmistrz, czyli wszystkie uwagi do planu głosowany ad bloc, bo szybko trzeba uchwalić, nieważne jak, szybko trzeba uchwalić. No i wiele rzeczy, które myślę, że można by było jeszcze w tym planie zrobić z korzyścią dla mieszkańców, nie zostało zrobionych. Głosując ad bloc za wszystkimi uwagami, no to albo głosujemy za wszystkimi na tak, albo za podejściem takim, że tam są buble, z którymi nie możemy się zgodzić. Rozumiem. Jak można zrobić bubel, jak moja działka jest w środku? Tak, ja znam pana przypadek. Ja jeszcze dodam do tego planu. To panie Leszku, co pan powiedział, ja jeszcze wrócę do wcześniejszej historii. Ponieważ jak uchwalałem się w studium, to warunkiem tak samo było, że zostaną podjęte prace nad kolejnym studium małym, które miało te błędy wszystkie wyeliminować. Więc wy, jak już się uchwalali ten plan, to nie było się nad czym zastanawiać, tylko trzeba było to zrobić jak najszybciej, ponieważ już wcześniej takie ustaleniaśmy podjęli. Nawet były obietnice składane przez pana przewodniczącego, że natychmiast po uchwaleniu studium przystąpimy do kolejnego studium, które będzie eliminować te błędy. Myśmy mieli świadomość, uchwalając studium, bo ja byłem wtedy radnym, że to studium nie jest idealne. Ale chcieliśmy po prostu naprawić te rzeczy w kolejnym studium.
a że to się przeciągnęło kolejnych od 14 roku, czyli 8 lat. I znowu nie krótko, krótko mówiąc, wydaje mi się, że w tym wszystkim pan Ryszard ma rację, czyli robimy kawałek, przyjmujemy wnioski. Tyle wniosków, ile jest, robimy. No i tak powinno być od samego początku. Następne zbieramy za 2 lata, robimy następne i wtedy nie ma czekania 10-20 lat. Bo tak jak tutaj już było powiedziane, niektórzy się nie doczekali. Między innymi mój syn powiedział, tata, ja się nigdy nie doczekam na zmianę planu. Ja dziękuję, ja się wyprowadzam z tej gminy, mam w nosie. Gmina straciła jednego z lepszych podatników, no i tak to wygląda mniej więcej. Także znamy ten ból wszyscy. No. Czy są jeszcze jakieś inne tematy? Proszę pani Weronika. Ja dla rozróżnienia chcę coś powiedzieć. Pani Weronika udziela pani pierwszeństwa, proszę bardzo. A jak rozluźni, to może być. Ja mam propozycję taką, że jeżeli państwo w następnej kadencji obejmą stery naszego tutaj tego okrętu, gdzie to żeby od razu jak się urodzi noworodek, to taką demograficzną uwagę mam. To od razu wręczyć wniosek o odwolnienie. Akurat jak będzie pełnoletni, to dostanie, będzie miał jakieś wytyczne. No bo mówię. Tak. Panie Leszku, rozluźnił pan świetnie atmosferę. Proszę pani Weroniki. Dziękuję. Ale i plan to od razu. Pani Weronika, jeszcze proszę bardzo. Plan na kołnie dostaniesz. Ja bym chciała wrócić ciągle do tematu edukacji, bo myślę, że jest równie ważny jak temat budowania się u nas. Ale zanim to pozwolę sobie jednak odpowiedzieć panu Adamskiemu, bo dostałam piąchą w nos, zabolało. Wie pan co, ja odkąd skończyłam 19 lat, pojawiam się na zebraniach mieszkańców albo staram się na nich pojawić, jeśli tylko mogę. Zawsze staram się być aktywna obywatelsko. Mam fundację, ale zanim ją miałam, to już 5 lat wcześniej zaczęłam działać z kazimierską młodzieżą. Z wykształcenia jestem nauczycielką, ale dużo więcej przepracowałam z dziećmi w terenie, z dziećmi, które przychodziły i chciały ze mną spędzać czas. Zresztą pozwolę sobie tutaj wskazać jedną taką moją wychowankę, która trwa do tej pory. I wie pan co, jest to bardzo niesprawiedliwe mówienie teraz, że ja jestem jakimś pracownikiem czy człowiekiem Pomianowskiego, bo ja jestem po prostu mieszkanką i ja również będę głosować w tych wyborach. Zanim przyjdziemy do edukacji, myślę, że nie jesteśmy prywatnie wrogami, natomiast nie rozumiem. I nie chciałabym, żebyśmy byli. Tak, dlatego nie rozumiem, dlaczego wtedy na sesji, na której większości z państwa nie było, no tak karykaturalnie przekręciła pani moje słowa, które są. Proszę pana, zareagowałam w nerwach i w ogromnym strachu, dlatego że pokazywał pan zdjęcia domów. Nie wiem, czy dowiedział się pan, wie pan, w którym domu ja mieszkam? Nie, ale... To jest najbrzydszy dom na Lubelskiej, proszę pana. I czekam tylko, ale może nie wracajmy już do tematu domu, dobrze? Odpuśćmy już ten temat. Ja zareagowałam w ten sposób, bo czekałam, że za chwilę pojawi się zdjęcie mojego. Tylko tyle. Mojego jest dużo. A to pan, przepraszam. Pan Aleksander Adamski. Gratuluję. Gratuluję. Cieszę się, że nie mój. Cieszę się, że nie mówi. W każdym razie, wie pan co, ja trochę tak chciałam do pani Małgosi. Ja byłam tą osobą, która bardzo dużo chciała zmienić i powiem nieskromnie, zmieniałam. Bardzo dużo działam z dziećmi, nieodpłatnie, przede wszystkim nieodpłatnie i uważam, że szło mi bardzo dobrze. Ja też tak uważam. I wie pani co się stało? Pani Romana Arkiewicz kończyła swoją kadencję jako przewodnicząca samorządu mieszkańców. I ludzie zaczęli mi proponować, że w ogóle to powinna być ja, bo to w ogóle super, bo jestem lubiana, bo jest świetnie. I ten pan, który teraz nerwowo zerka na zegarek, zaczął na swoim blogu po prostu taką kampanię nienawiści przeciwko mnie. I tak, panie Janusz. To ja bardzo proszę, bo ja ale bardzo ja lubię... To ja dokończę. To ja będę proszę się... nie przerywać, tak jest. Dobrze, jeśli mogę, bo ja pisałam i prosiłam, żeby pan pousuwał te komentarze o moim romansie. Pisałam panu, że to czyta moja matka. To jest pomówienie. Wiesz, mam gościu, ja po prostu stwierdziłam, że to wszystko nie jest tego warte. I ja się po prostu usunęłam i czasami sobie bywam na takich spotkaniach. Pierwszy raz o tym mówię w ogóle tak publicznie, ale i tak wszyscy o tym wiedzą.
Ale w czym jest problem? Nie problem jest we mnie, która została skopana. Wtedy ten blok miał naprawdę kilka razy więcej wejść niż w tej chwili. Problem jest w tym, że za mną szło naprawdę stado ludzi, którzy już po prostu też nie idą i stwierdzili, że to nie ma sensu narażać się na coś takiego. Także ja, nieważne która z was wygra, trzymam kciuki i mam naprawdę nadzieję, że uda wam się to odbudować, bo uważam, że w tak małej gminie jak nasza i w tych małych szkołach, bo ta duża szkoła w Kazimierzu też jest bardzo mała, najważniejsze jest to, żeby w końcu te dzieci zintegrować i mi się to udawało i tym osobom, które ze mną współpracowały, te dzieciaki się znały, w tej chwili te dzieci się nie znają, albo idą razem do komunii, albo nawet wtedy nie są w stanie się poznać i mam nadzieję, że wam się to uda, żeby te dzieci nie wyrywalizowały ze sobą, żeby szkoły nie wyrywalizowały ze sobą, tylko żeby po prostu szły razem i czuły się jednością. I to się da zrobić. Ale ja mogę nie cytować pana Kowalskim, bo ja mam screenę i tego po prostu się nie da wymazać z historii. Proszę. Pani Januszu, to prywatnie, pan wybaczy, prywatnie sobie wyjaśnicie, nie będziemy, skoro pani Borelli chodzi, że to sobie tego tutaj, pani, to nie będziemy tej dyskusji, pan wybaczy, nie będziemy tej dyskusji. Okej, ale czy mogę zadać pytanie panu Stokmalowi? Proszę bardzo. Czy kiedykolwiek był przypadek, jeżeli był zgłoszony komentarz, czy ja, bo pan kilkakrotnie to robił, czy ja kiedykolwiek nie wykonałem tego żądania czy polecenia? Proszę się nie opierać. Nie, ja mówię, bo pan był jedynym człowiekiem, bo pan był jedynym człowiekiem, i to jest udokumentowane, który pan zgłaszał komentarze i ja. Oczywiście nie moje komentarze, tylko osób. Teraz pani słusznie powiedziała, że nie ma możliwości, dlatego że blokuję i cenzuruję wszystkie komentarze i nie chodzę po sądach, ponieważ ustaliła prokuratura... Pani, ale pan w dalszym ciągu, jak widzi mnie na ulicy, to robi mi pan zdjęcia. O czym nie. W ogóle to jest? Ale to może być nie bo to jest insynuacja. Nie ma tu pani Weroniki. Nie wchodzimy na temat pani Weroniki. Pani prowadziła kampanię wyborczą. Pani Januszu. Pani Januszu. Jest pani Januszu. Ja prowadzę to spotkanie. Pani Januszu. Pani Weronika sobie nie życzyła. Proszę, nie wchodzimy na ten temat. Dobra, okej. Proszę bardzo. Tutaj wątek panowie. Tak, ja mówię, bo... Którą drogę pani chciałaby zrobić do w Myćmierzu? Całą od Albertówki? Od końca bruku do początku bruku. No bo pytanie jest, czy pytała albo, pani o zgodę... Albo tę drogę od Okala do Studni. No tak. Bo to jest droga gminna. Ja tamten uważam, że powinna być droga, zgadzam się z panią. No właśnie, więc... Tylko pytanie, pierwszy... bo tutaj na przykład jest przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza Dolnego, pan Kniewski. Z tego, co ja słyszałem, proszę to poprawić, to kiedyś była potrzeba i zgłoszona została informacja, żeby wybudować taką drogę i podobno Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego taką drogę zablokowało. No to pan Bartek powinien chodzić na piechotę, nie jeździć. Nieprawda. Nieprawda. Czyli jeżeli teraz zgłosimy jako mieszkańcy do powiatu o prośbę o taką drogę, żeby z Albertówki do Studni zrobić, aby asfaltować, to nie, jak przyjdę nie do... Nie, droga to jest droga powiatowa, nie gminna. Pytanie, żeby jak przyjdziemy do pana Kniewskiego, czy będzie blokował, czy nie? Ale pan Kniewski ma obchodzi teraz stulecie towarzystwa. Pozwólmy, żeby to już zrobił, a potem nam podpisze, bo może się będzie bał, że narazi się burmistrzom albo radzie przed obchodami stulecia. Nie, towarzystwo. Oczywiście, ja jestem w pełni droga. Chciałbym zacząć zbierać tutaj. Bardzo proszę, a ja się podpiszę. Dobrze. Pierwsza. Lewą, prawą rękę. Zamykamy temat. Jednak pan Bartek się nie przeciwstawia temu, żeby... znaczy Towarzystwo Przyjaciół, bo to nie pan Bartek nie jest, że tak powiem. Tak. Nie przeciwstawia. Ja chcę powiedzieć, że przyszedłem tutaj, żeby posłuchać, a nie żeby mówić.
Tak, dobrze. Możesz Marku powiedzieć, czy by... Czy pan się podoba, czy nie ten pomysł? Temu kawałeczkowi drogi, czy byś był za tym, żeby ta droga jednak miała... Która droga? No, od bruku do studni, tam gdzie tego bruku nie ma. Od Bąbowy zjeżdża do nas tam. Brakuje ile? 250 metrów drogi? No nie, tam 600 brakuje, 500, 400. To przecież już dawno, tak samo długo jak 40 lat, żeśmy pisali listy, składali podpisy w sprawie... Przerywam już ten temat, bo do niczego nie prowadzi, myślę, że to jest jasne. Ale tutaj... Chcę powiedzieć, że tak samo jak prosiliśmy o drogę przez las do Jędźmierza, do bruku, tak samo prosiliśmy o wykończenie tego kawałka tutaj na drodze. Tutaj jeszcze jedna młoda, sympatyczna osoba, widzę, chce zabrać głos. Prosimy bardzo. Dzień dobry, ja nazywam się Julia, mam już swoje 19 lat na karku i jako przedstawicielka, jakby można powiedzieć, młodzieży kazimierskiej, jako że od wielu lat udzielam się jakby i w fundacjach, i prywatnie, i tak dalej. Ja mam pytanie, bo jakby tutaj cały czas rozmawiamy, ja wiem, że to są bardzo ważne rzeczy, aczkolwiek młodych ludzi interesuje coś więcej. Mam pytanie do pana Adamskiego i może do pani radnej. Przyszłej, kto wie, bo jakby cały czas rozmawiamy i wypowiadają się wszystkie inne osoby, oprócz dwóch najważniejszych na tym spotkaniu, mam wrażenie. Jakie mają państwo plany na aktywizację młodzieży? Bo sama niedawno, ile miesiąc temu, robiłam ankietę wśród swoich znajomych w przedziale tam od 16 do 25 lat i jakby są jasne znaki na to, że w Kazimierzu się nic nie dzieje dla młodzieży, powiedzmy, albo jakby co by chcieli i jakby żeby się działo. Jakie państwo mają na to plany? Bo to jest ważne, bo na przykład ja jako młoda osoba, która teraz jest na studiach, ale wracam tutaj, bo mam swój dom rodzinny i przyjaciół, no jakby wracam tutaj i co mam robić? I jakby jakie są na to plany? To ja może powiem. Ja chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że moje odczucie jest takie, jeżeli chodzi o Kazimierz, że w Kazimierzu jest przede wszystkim ważny turysta. Tak. A mieszkaniec, fajnie, że jest, tak. Ci, którzy robią biznes, super. A ci, którzy po prostu tutaj żyją, w ogóle się nie liczą. Tak? Prawda. Więc dlatego tak bardzo mi zależy na tym, żeby wreszcie się zaczęło się dziać już właśnie dla tych najmniejszych, dla tych dzieciaków, małych, większych, średnich. Nie mamy tak naprawdę w Kazimierzu żadnego takiego fajnego miejsca, żebyśmy się mogli spotkać z dziećmi. Tak? Bo jest jeden plac zabaw, w jakim stanie jest, wszyscy wiemy, jest w kurzu okropnym, jest na okropnym słońcu, gdzie się nie da wytrzymać, jest oblegany przez turystów i jeszcze nie ma gdzie zaparkować, tak? Nie ma żadnego innego miejsca, oprócz tego cudownego placu, który się teraz zmienił przy przedszkolu, gdzie możemy się spotykać z dziećmi małymi i integrować się, rozmawiać na różne tematy. Dzieci się bawią, my mamy wtedy czas, żeby właśnie porozmawiać, tak? O tym, co nas boli, czego oczekujemy i w ogóle, żeby, że tak powiem, przyjść temat. Takiego miejsca nie ma. Więc w ogóle stworzenie takiego miejsca, to co robi pani Weronika też, to jest naprawdę super sprawa, bo ona rzeczywiście bardzo weszła w organizację świetlicy, świetny pomysł w wakacje, kiedy nie mieliśmy, rodzice pracujący nie mieli żadnej alternatywy, jeżeli chodzi o dzieci małe. Nie było chyba tak naprawdę nic. Jedynie co było zrobione, to były dyżurne przedszkola od 9 do 13, co dzięki Bogu w tym roku się zmieni, tak? Ale tak naprawdę nie ma miejsca. Nie ma siłowni, nie ma boiska, nie ma miejsca do pogrania w kosza, nie ma tak naprawdę dla nas nic. Więc przede wszystkim ja przynajmniej chciałabym, bo to nie tylko jest coś zrobić i powiedzieć, dobra, zrobimy wam siłownię na świeżym powietrzu, ona będzie stała, kurzyła się, wreszcie ktoś ją porywa i w ogóle. Ale właśnie wyjść z taką inicjatywą do młodych ludzi, zapytać się, co wy byście chcieli zrobić, tak? Jak wy chcecie spędzać ten czas w Kazimierzu? Jakie macie pomysły? I wtedy próbować je zacząć realizować. Więc to jest moje zdanie, jeżeli chodzi o... Ja też się nie uchylę od odpowiedzi, chociaż absolutnie nie czuję się kompetentny, żeby zabawiać młodzież. Może powiem pani tylko o przykładzie, który znam i który moim zdaniem działał. Ja jestem członkiem kilku organizacji pozarządowych, m.in. Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników z siedzibą w Stalowej Woli. Prowadzi je mój kolega Piotrek Bednarek, youtuber, robi filmy o rzekach i tak dalej.
Oni się rozrośli do naprawdę sporej firmy, sporego stowarzyszenia. Robią, chodzą po szkołach, mają zajęcia oczywiście i w przedszkolach, robią z dziećmi inwentaryzację przyrody, zakładają pomniki przyrody, robią w terenie fantastyczne rzeczy, dzieci uczą się naprawdę rzetelnie przyrody, uczestniczą też trochę w takim naprawianiu świata. Są organizacje pozarządowe, więc tu znów przykład pani Weroniki też jest oczywiście na rzeczy. Są po prostu organizacje samorządowe, ludzi, którzy naprawdę chcą robić rzeczy, potrzebują do pomocy młodzieży, robią razem fantastyczne sprawy. No tyle tylko, że w Kazimierzu jest takie forum, już będzie drugie w tym roku, organizacji samorządowych, pozarządowych i są zapraszane tylko wybrane, tylko te, które pasują panu burmistrzowi. Więc jest taki klucz, znów według uznania. Wracam do tego tematu, proszę Państwa. Jeśli ja jestem wegetarianinem, akurat nie jestem, ale gdybym był, to nie znaczy, że wam będę zabraniał jeść mięso. Mam swoje poglądy, będziecie mnie z nich rozliczać. Nigdy mi się nie przyśni nie zapraszać do partycypacji w samorządzie i w funduszach samorządowych organizacji pozarządowych, które mi nie pasują z jakiegoś powodu. Kolejna jest edycja forum organizacji niepublicznych i po raz kolejny wybrane stowarzyszenia są zapraszane, wybrane nie są. Nie jest to droga do partycypacji, a kluczem absolutnie do zajęć dla takiej młodzieży już dorosłej, nastolatków są po prostu, trzeba iść na świeże powietrze i są stowarzyszenia, które się tym zajmują. Trzeba im dać czasami 1000 zł, czasami 500 i ludzie wkładają w to pracę za darmo, potrzebują naprawdę niewiele zachęty, niewiele pomocy. W Kazimierzu to kuleje. Tyle mam do przyjęcia. Jeśli mogę. Proszę. W nawiązaniu tutaj do tego tematu, to powiem, że myślę, że każde środowisko i każde, tak, ja tak nawiązuję do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nie będę w Puławach, z tego czasu w Puławach funkcjonowałem, ale w Kazimierzu. Na początku kadencji panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwróciły się do mnie o pomoc, o utworzenie Rady Seniorów. Pomimo to, że tam napisałem regulamin, starałem się, żeby to zaistniało, nie udało się. Pomimo to, że są seniorzy bardzo aktywni i myślę, że w tej chwili chyba najbardziej aktywną grupą wśród mieszkańców to są właśnie seniorzy, 60+. Ja mam taką propozycję, że, i to nie tylko do kandydata na burmistrza, ale też do kandydatów na radnych, żeby w końcu utworzyć w nowej radzie, czy przy nowej radzie, Radę Młodzieży, Radę Seniorów. To naprawdę pobudza i jednoczy też tak środowiskowo. Także to jest taki mój pomysł, a myślę, że będą z tego owoce i efekty. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej tej gminy? Sołtysa na Osalcie. Ja myślę, że ja daleko mieszka, może się nie zdenerwować. Ale daleko mieszka, bo może byśmy toast za pomyślność gminy wznieśli, ale to z sołtysem. Myślę, że no... Ja doceniam zaangażowanie Waldka, ale te emocje są niepotrzebne. No, słuchajcie, naprawdę... Ale muszą być czasami. Czasami muszą być, ale nie trzeba... Nie wolno się przekrzykiwać. Nie wolno się, szanowni Państwo, przekrzykiwać, bo wierzcie mi, jeżeli nie damy dojść do głosu osobie, która ma inne poglądy... Jeżeli nie damy dojść do głosu osobie, która ma inne poglądy, to wtedy ta dyskusja poprowadzi się gdzie indziej, poza. Wtedy się robi hejt niepotrzebny. Naprawdę, dlatego apeluję. Jest go wystarczająco dużo. Tak. Po prostu jest go wystarczająco. A można przecież mieć różne poglądy. I ja też nie mówię, że ze wszystkim będę się z Aleksandrem zgadzał, chociaż startuję z jego listy. Ale cenię go za to, że on też szanuje mnie, jak ja czasami mam inne poglądy, czasami uda mi się go przekonać, czasami on przekona mnie. I na tym polega demokracja, żeby rozmawiać ze sobą, a nie kogokolwiek wykluczać.
Nie wprowadzamy wojska do Rady Miejskiej. Fizycznie jest pan przegrany. Proszę bardzo. Jeszcze to jest mam pytanie do kandydata. Tak. Co pan zrobi z moim domem, jak zostanie pan burmistrzem? Ponieważ jest pan przeciwnikiem tego, że ja się tam wbudowałem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, w swoich komentarzach na swoim profilu wielokrotnie pisze pan o tym, że powołuje się pan na moją żonę, że dom został wybudowany przez kuzynkę wiceburmistrza. Co bardzo sugestywnie sugeruje, że burmistrz, wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski miał jakikolwiek wpływ na powstanie mojego domu. Gdyby pan mógł opowiedzieć na ten temat. Na pierwsze pytanie. Znów, jak pan wie, nie jestem na razie doświadczonym asem samorządu i na pewno na ustawie o samorządzie można mnie zagiąć. Niemniej wydaje mi się, że w pańskiej sprawie burmistrz nie ma nic do gadania. Nie miał, bo dom był wcześniej budowany, Godlewski został wiceburmistrzem. Znaczy, pozwolenia na budowę to jest sprawa powiatu. Pozwolenie na budowę było. Było. Więc kwestia... Możemy się dyskutować, ja powiem osobiście też. Osobiście uważam, że ten dom tam nie powinien stanąć, ale skoro stanął zgodnie z prawem, to jest moje stanowisko, możemy się tutaj różnić, ale skoro stanął zgodnie z prawem, pozwolenie na budowę było, więc co my możemy zrobić teraz jako Rada? Nie rozbierzemy go. A gdybyśmy chcieli go nawet rozebrać, to musielibyśmy zgodnie z prawem zwrócić panu poniesione koszty. No tak czy nie? No tak. Mogę ale ja już mówię tak dalej. Jako radny mówię. Ja się odcinam, to jest abstrakcja. Ja po prostu według mojej wiedzy nie mam jako burmistrzu nic do gadania. Panie Aleksandrze, to jest chwyt poniżej pasa, te pytanie. Pan doskonale wie, że zgodnie z prawem nie ma możliwości technicznych ani prawnych, żeby ktokolwiek panu rozbierał dom. To nie kto inny, tylko środowisko związane z obecnym burmistrzem zarzucało panu Rybczyńskiemu, że ma nielegalnie pobudowany dom. Ale żeby wyjaśnić, ja zresztą pan za moje opinie na temat tego. Tu pana winy nie było. Nigdy nie. Raz panu zwróciłem taką uwagę, za co przeprosiłem, pan chyba wie. Nie musimy do tego wracać. Ten człowiek nie zrobił nic. Po prostu w 98 roku, bądź dwa lata później, wpisany został teren bez uzgodnień z instytucjami, a przynajmniej nie z kluczowymi. To zrobili urzędnicy kazimierskiego magistratu, i tyle. Pan nie ponosi żadnej winy w tym. I mówienie do tego, że jakieś są takie, bo są takie echa, ja wiem trochę, są, że będą rozbierać, że jak przyjdzie, będą rozkułaczać ludzi, wojsko przyjdzie, czołgi, Kowalski będzie na armacie jechał na wozie bojowym. Tak, to jest taka narracja. Ja lubię się konfrontować z faktami. Tutaj przed chwilą była taka niegrzeczna uwaga, co jest nieprawdziwa. No ale ja mogę odpowiadać na pytania, ale nie mogę odpowiadać na albo walczyć z jakimiś widmami czy z jakimiś insynuacjami. Także tak to wygląda. Drugie pańskie pytanie. Widzi pan, mieliśmy tu taki spór z panią Ziarnicką, ponieważ absolutnie karykaturalnie przedstawiła moje słowa. Kiedyś to sobie, mam nadzieję, wyjaśnimy. Moja krytyka burmistrza opiera się o to, co burmistrz mówi publicznie i na co mam dokumenty. Pan Godlewski jako w swojej roli wiceburmistrza wysmażył 5-stronicowe pismo w sprawie pańskiego domu, to było tam zażalenie na argumenty RDOŚ-u i tak dalej. A tak jak panu powiedziałem, moim zdaniem nie widzę tu roli dla burmistrza, ani dla mnie przeciwko pańskiemu domowi, ani dla obecnej władzy za pańskim domem. Jest to sprawa w ogóle poza kompetencjami samorządu, więc w tym sensie zaangażowanie pana Godlewskiego, bardzo gorliwe, 5-stronicowe, łącznie z argumentami o tym, że tam są palone ogniska i tak dalej, już wchodzenie w jakieś detale karykaturalne, było rzeczywiście zaskakujące. To znaczy nie mam wrażenia, żeby
burmistrz aż tak gorliwie na 5 sążnistych stronnicach zabiegał o partykularne domy i w tym sensie rzeczywiście dosyć szczególnie wypada to, co znów powiedział publicznie w publicznej telewizji, że ma takie czy inny stopień pokrewieństwa z pańską rodziną, ja szczerze mówiąc nie pamiętam jaki. Słowo daję, czy ktoś jest siostrą, teściową, bratową, w ogóle naprawdę mnie to nie interesuje i nie pamiętam szczegółów. Nie, natomiast... Mam wrażenie, że pan, przepraszam, że przerwę, mam wrażenie, że pana to interesuje, ponieważ to pan podkreśla w swoich komentarzach, które publicznie pan publikuje. Więc to nie jest tak, że teraz pan może mówić, że to pana nie interesuje, ale jednak nawiązuje pan do tego. Nie, nawiązuje pan... Żeby było ściśle, nie interesuje mnie stopień pokrewieństwa w tym sensie, czy to jest siostra, teściowa, to miałem na myśli. Natomiast oczywiście wygląda to bardzo źle, kiedy wiceburmistrz smaży 5-stronicowe pisma, angażując się w sprawę, w której według mojej wiedzy w ogóle nie ma kompetencji się angażować i jednocześnie w publicznej telewizji wygląda to źle, kiedy pytają go i na całą Polskę idzie materiał o tym, że angażuje się w kontrowersyjną sprawę, w której ma też więzi rodzinne. Więc elegancko, powiedziałem to już dzisiaj raz, nie chodzi o to, żeby w gminie nie było korupcji, ale żeby nawet nie było warunków możliwości pojawienia się podejrzeń. Wtedy wszyscy jesteśmy zadowoleni i zrelaksowani. W związku z czym pan Godlewski w pańskie sprawy nie powinien się włączać i wszyscy byśmy byli zadowoleni. Natomiast się włącza i wygląda to źle. To było sedno moich uwag. Nie przyznałby się pan do rodziny? O Boże. Nie włączałbym się w sprawy rodziny. No i nie musiałbym się przyznawać. Wtedy nie byłoby pasu. Odpowiedział pan, jak go zapytano. Jakie pokrewieństwo? No to tak, ale gdyby się w to nie angażował, to nie w ogóle by go nie pytali i wszyscy byśmy byli zadowoleni, nie byłoby sprawy. No i dobra. Tyle. Czy jeszcze jakieś tematy państwo chcą poruszyć, zapytać o coś pana burmistrza? Pan Jarek, proszę bardzo. Ja chciałem wyjaśnić po sytuacji. Pan Adamski dzisiaj powiedział, że wysyłał do pana burmistrza przez całą kadencję ileś tam pism opartych profilu zaufanym. Ja jako przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków informuję tutaj wszystkich zebranych. Przez 5 lat nie widziałem żadnego pisma, tak więc chciałbym sprostowania pana tej informacji. Gdzie pan wysyłał te pisma, skoro one nie docierały do Rady w ogóle? Tak, oczywiście. Czy to były na prywatny mail do pana burmistrza, co nie ma prawa nas poinformować o jakiejś tam korespondencji z panem prywatnej? Nie pan to wyjaśni. Tak, ale właśnie... To jest pierwsze pytanie, które chciałbym może panu powiedzieć. Dobra. Więc widzi pan właśnie w tym rzecz, że Rada Miejska i Burmistrz to są oddzielne organy i może kiedyś wrócimy do tematu tego obiegu dokumentów i tego, że ludzie zwracają się ze sprawami do Rady Miejskiej, a potem odpowiada burmistrz i nagle okazuje się, że te organy są ze sobą w dziwnej symbiozie. Otóż rzeczywiście nie zgłaszałem się nigdy do Rady Miejskiej czy do pańskiej komisji, do których nie mam zagroż zaufania. Zgłaszałem się do burmistrza bezpośrednio jako organu wykonawczego, z profilem zaufanym i potwierdzeniem odbioru przez e-pułap, czy jak to się nazywa, oczywiście. Gdzie pan kierował te zapytania? Na jakiego maila, czy na jakiego... Nie, ależ nie, loguje się pan przez profil zaufany do e-pułap, żadnego maila. I wysyła pan pisma do jednostek po prostu organizacji państwa. Tam jest jeden e-pułap. Jest jeden e-pułap gminy, tak. A to nawet nie wiedziałem. Jeden tylko i wyłącznie gmina ma jeden. No to tam to jest, no i przecież ten ślad... Bardzo dziwna sprawa, bo że przewodniczący Rady Miejskiej nie do pana pisma żadnego nie dopadły. Tak, oczywiście, bo nie do pana były, ale pan jest przyzwyczajony, że ta wymiana dokumentów jest taka nieczysta. Jak to Rada nie wie? Oczywiście, ja pisałem do burmistrza i oczekiwałem odpowiedzi burmistrza, ale wała. No i to jest nie do końca pan wyjaśnił moje... No, ale czy mam panu na następny raz wydrukować te pisma? Nie, nie musi pan wydrukowywać. Jeszcze jedno pytanie. Na początku tego spotkania powiedział pan, że mienie świetlic wiejskich jest... Pan przytoczy to zdanie, bo przytoczył jest pan... Jest w dyspozycji. W Będowicach pan przytoczył, że jest jakoś niszczone, czy jakoś innego pan użył słowa. Chciałem, żeby pan wyjaśnił. W Będowicach? Tak, użył pan takiego zdania. Na nagraniu można odtworzyć. No to musimy sprawdzić. Jeśli mówiłem w Będowicach, to się przejęzyczyłem, bo nie miałem na myśli z Będowic. Dziękuję. Mogę mieć pytanie? Proszę. W związku z tym, że kolega tutaj podniósł temat właśnie pism, które były kierowane do urzędu, chciałem powiedzieć, że ja jako radny kierowałem do pana właśnie jako przewodniczącego komisji skargę na nierozpatrzenie uchwały czy uchwał zebrania wiejskiego z Parkatki. I do dnia dzisiejszego pan się nad tym nie pochylił. I nie wpłynęła tutaj do...
od przewodniczącego. Ja nie mogę dysponować pismami, które nie do mnie... Pismo było adresowane, proszę pana, do przewodniczącego rady i do pana jako do przewodniczącego komisji. No to tutaj pokazuję państwu obraz funkcjonowania tej rady i traktowania problemów mieszkańców przez samą radę, jak też i przez burmistrza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania od państwa? No, wyczerpujące. 3 godziny. Proszę na koniec jeszcze poczęstować się tymi przepysznymi, mam nadzieję, pierożkami. Nie wiem, z kapustą chyba bez mięsa. To o, tak, to piątek. Pewnie, że się poczęstujemy. To już koniec? Dziękuję państwu bardzo. Dobranoc. Zdrowie, pierożki.